Dzień dobry koleżanki i koledzy. Otwieram obrady 38. sesji Rady Miejskiej w Polanowie. Żeby sesja odbyła się, musimy potwierdzić swoją obecność i stwierdzić, czy jest kworum. Będę odczytywał obecność, koleżanki i koledzy. Pani Marzena Dzierżyńska. Obecna. Pan Mirosław Gajek. Jestem, witam wszystkich serdecznie. Pani Wioletta Konieczna. Dzień dobry, jestem. Pan Jerzy Landowski. Problem z głosem ma coś. Widzimy, widzimy Jurka. Pan Paweł Litwin. Nieobecny. Pan Roman Margielewski. Pan Roman Margielewski. Widzieliśmy Romana. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Dzień dobry, jestem, kłaniam się. Pani Maria Pokorska. Dzień dobry, jestem. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem, dzień dobry. Pan Przemysław Szelerski. Dzień dobry, jestem. Pan Daniel Werner. Dzień dobry, jestem. Ja jestem obecny. Pan Piotr Wodyk. Witam wszystkich, jestem obecny. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Dobra, jestem. I pani Agnieszka Zylik. Jestem. Pan Lądowski Jerzy, jeszcze wrócimy. Jurka widzieliśmy i teraz... Roman jeszcze. I pan Roman Margielewski? Jest. Jestem. Mam czerwę włącza. Cały czas mam problemy, chciałem podkreślić. Tak, nie tak, zależy się od mnie. Już potwierdzenie obecności. Na podstawie... głosowania, obecności. Stwierdzamy 14 radnych, a więc jesteśmy w tej ilości, że możemy przeprowadzić prawomocne obrady 38. sesji Rady Miejskiej, podejmować uchwały. Bardzo serdecznie witam na obradach dzisiejszej sesji pana burmistrza Grzegorza Lipskiego, który będzie troszeczkę spóźniony, ale będzie na obradach sesji. Witam serdecznie zastępcę burmistrza pana Piotra Górniaka. Dzień dobry, witam państwa. Witam panią skarbnik, panią Martę Kleschmidt. Dzień dobry. Witam koleżanki i kolegów radnych. Witam serdecznie panią dyrektor, panią Halinę Serwycińską. Dzień dobry, witam. Witam serdecznie panią kierownik Magdę Grygułę. Dzień dobry. I witam serdecznie pana dyrektora Andrzeja Kuleszę. Dzień dobry, witam, pozdrawiam. Witam, z nami jest również pani sekretarz, pani Dorota Buczkowska. Dzień dobry. Pani Kamila, pan Krzysztof, witam serdecznie. Możemy przystępować do obrad 38. sesji Rady Miejskiej. Szanowne koleżanki i koledzy, otrzymaliście proponowany porządek obrad. Będziemy pracować w tej wersji i na podstawie tego porządku, który otrzymaliście. Również nie otrzymałem żadnych uwag dotyczących protokołu sesji 36 i 37, a więc będziemy przyjmować te protokoły bez odczytania. Ze względu na to, tak jak mówiłem, że pan burmistrz jest w Koszalinie w bardzo pilnych sprawach urzędowych, poprosimy teraz o ocenę pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie panią dyrektor Halinę Serwycińską, jak również przedstawienie potrzeb w zakresie pomocy społecznej przez panią dyrektor. Musimy również przyjąć gminny program pomocy społecznej na rok 2021. Wiem, że to było szczegółowo omawiane na komisji dotyczącej oceny pracy Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, ale proszę o zabranie głosu panią dyrektor Halinę Serwycińską jeszcze raz. Dzień dobry, witam państwa wszystkich serdecznie.
Tak jak już pan przewodniczący zaznaczył szczegółowo i ocena zasobów pomocy społecznej oraz sprawozdanie z działalności naszego ośrodka było przedstawione we wtorek. Natomiast dzisiaj chciałbym państwu tak w formie takiej skondensowanej, w formie prezentacji przedstawić działalność naszej jednostki w 2020 roku. Poproszę pana Krzysztofa o prezentację. O, dziękuję bardzo. Sprawozdanie z działalności Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Palonowie za rok 2020. Proszę o kolejny slajd. Misją naszego ośrodka, tak jak państwo macie tu zapisane, jest dążenie do poprawy jakości życia mieszkańców i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Misja została zawarta w nowym naszym statucie uchwalonym w zeszłym roku. W poprzednim statucie tej pozycji nie było, dlatego pozwoliłam sobie tutaj tak dość mocno wyartykułować i przedstawić państwu. Natomiast działalność ośrodka wspomaga rodziny znajdujące się w trudnych sytuacjach życiowych, to się od lat nie zmienia, oraz osoby potrzebujące wsparcia socjalnego. To, co bardzo chciałabym podkreślić, to, że nie ma możliwości pracy z rodziną bez jej aktywnego współdziałania i udziału. Na to stawiamy na współpracę z rodziną oraz na jej podejmowanie przez nią aktywnych kroków i działań ku polepszeniu swojej sytuacji życiowej. Poproszę następny slajd. Kadra naszej jednostki. W 2020 roku liczyła 23 osoby. Kadra kierownicza jedna osoba, czterech pracowników socjalnych, jeden asystent rodziny, opiekunki środowiskowe, kierowca, sprzątaczka oraz pracownicy administracyjni i księgowi. Poproszę o następny slajd. Realizacja naszych zadań. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Od tego zaczniemy. Pomocą społeczną objęto 355 rodzin w 2020 roku oraz 724 osoby. Mamy oczywiście od kilku już lat cztery rejony pracy socjalnej i pod swoją opieką również dwa domy pomocy społecznej, których mieszkańcy korzystają z naszej pomocy. Kryteria obowiązujące w pomocy społecznej zgodnie z ustawą to jest 701 zł dla osoby samotnie gospodarującej oraz 528 zł dla osoby w rodzinie. W gminie Polanów najczęściej występującymi przyczynami trudnej sytuacji życiowej osób i rodzin w 2020 roku było po kolei, tak jak państwo macie wyszczególnione, ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba, bezrobocie i niepełnosprawność. Dziękuję. Realizacja zadań zleconych i własnych. Na tym slajdzie macie państwo rozpisane zasiłki stałe, ilość osób oraz kwoty, jakie wydatkowano, składki zdrowotne, zasiłki okresowe, usługi opiekuńcze, skorzystało 38 osób w 2020 roku, zasiłki celowe, dożywianie, program posiłek w szkole i domu, skierowania do DPS-ów. Proszę, na tym się chciała na chwilkę zatrzymać, ponieważ kwota za utrzymanie mieszkańców w DPS-ach rok z roku rośnie i to jest dość wysoka kwota. W zeszłym roku było to ponad 605 tysięcy złotych. I ta kwota oczywiście z każdym rokiem będzie rosnąć, także jest to dość duże obciążenie dla gminy. Zdarzenie losowe, mieliśmy jedno zdarzenie losowe w zeszłym roku, no i schronienie dla osób bezdomnych, które też zapewniamy. Generalnie to są osoby zabezpieczone w Linowie. Też mamy trochę osób przebywających w ośrodkach dla osób bezdomnych na terenie kraju.
gdzie też wspomagamy te osoby zgodnie z przepisami prawa. Poproszę o następny slajd. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłku dla opiekuna, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem oraz programu Dobry Start. Następny slajd poproszę. Macie państwo wyszczególnione w takiej formie tabelarycznej, chyba najbardziej czytelnej, liczbę osób uprawnionych oraz liczbę wypłaconych świadczeń z poszczególnych zasiłków. Tak to wyglądało w zeszłym roku. Łączna kwota tych świadczeń to jest ponad 12,5 miliona złotych. Wykonanie budżetu w 2020 roku to było ponad 16 milionów 602 tysiące złotych. W tym mieliśmy wykonanie budżetu w zadaniach zleconych, w zadaniach własnych gminy. Macie poszczególne świadczenia państwo wyszczególnione w tej tabeli. Jak nie trudno zauważyć, najwięcej to jest świadczeń wynikających ze świadczeń rodzinnych i wypłat dla opiekunów. Są to zadania zlecone generalnie. Następny slajd poproszę. Jeżeli chodzi o prace publiczne, interwencyjne, społecznie użyteczne, mieliśmy dwie osoby bezrobotne zatrudnione w ramach prac interwencyjnych, jedna w ramach robót publicznych oraz oczywiście jak co roku organizowaliśmy prace społecznie użyteczne. Tu bym chciała też powiedzieć, zatrzymać się na chwilę przy pracach społecznie użytecznych, że no, osób chętnych do realizacji tych prac z roku jest coraz mniej i coraz trudniejsza jest rekrutacja tych osób. Wiadomo, że to nie są wielkie pieniądze, plus do tego jeszcze jest kwestia taka, że osoby, które mogą realizować prace społecznie użyteczne, muszą być, pierwsza sprawa, korzystać z pomocy społecznej, jak również być osobami zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy. Poproszę o następny slajd. Jak co roku w 2020 roku organizowaliśmy wypoczynek letni. W zeszłym roku był to Moryń. W okresie od 21 sierpnia do 30 sierpnia i z naszej gminy pojechało 16 dzieci na ten wypoczynek letni. Rekrutacja i grupy priorytetowe to były dzieci objęte pieczą zastępczą, z rodzin wielodzietnych, z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, z rodzin samotnie wychowujących dzieci i wymagające szczególnej pomocy. Oczywiście rekrutacja do wypoczynku letniego odbywa się przez cały rok, więc można u pracowników socjalnych spokojnie zgłaszać dzieci. Chodzi o rodziny, które by chciały z takiej formy pomocy i wsparcia również skorzystać. Następny slajd poproszę. Usługi opiekuńcze. No, tak jak już wspomniałam, było to 38 osób, które skorzystało z usług opiekuńczych na terenie naszej gminy. W zeszłym roku kontynuowaliśmy program Opieka 75+, i w ramach tego programu zabezpieczyliśmy 19 osób. Jest to pomoc dla osób w wieku 70 lat i więcej. I na realizację tego programu oczywiście otrzymaliśmy częściowo środki. Poproszę następny slajd. W zeszłym roku po raz pierwszy przystąpiliśmy do programu Asystent Osobisty Osoby Niepełnosprawnej. W ramach tego programu zabezpieczyliśmy 7 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i 2 osoby ze znacznym. Generalnie wsparcie asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej polega na pomocy, asyście, funkcjonowaniu w życiu społecznym, tak żeby te osoby też nie czuły się wykluczone z tego życia społecznego. Trudno było to realizować w zeszłym roku z racji pandemii, zresztą też i te wyjścia i to życie społeczne było w znacznym stopniu okrojone i ograniczone, a mimo to asystent pracował z rodzinami, z osobami potrzebującymi tej formy wsparcia. Program finansowany ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.
Na realizację tego programu dostaliśmy ponad 23 tysiące. Realizowaliśmy również ustawę o dodatkach mieszkaniowych oraz wypłacaliśmy dodatek energetyczny w kwotach, które Państwo tu widzicie. Jak co roku zajmowaliśmy się również dystrybucją żywności z Banku Żywności. Wydaliśmy w zeszłym roku ponad 44 tysiące kilogramów żywności. Dziękuję serdecznie ZUK-owi za pomoc przy rozładunku tej żywności. Nie ukrywam, że no, też było trudno, też mieliśmy pewne obawy i opory przy dystrybucji z racji koronawirusa i tych ograniczeń wszelakich. Udało nam się tę dystrybucję przeprowadzić zgodnie z wymogami tego naszego reżimu sanitarnego. Poproszę o następny slajd. Zajmowaliśmy się również dystrybucją karty dużej rodziny, zachodniopomorskiej karty seniora i zachodniopomorskiej karty rodziny. Tu macie Państwo wyszczególnione, ile kart zostało wydanych w zeszłym roku. Pomoc materialna o charakterze socjalnym, zasiłki szkolne i stypendia. Również i to było realizowane przez nasz ośrodek. Tu macie Państwo wyszczególnione. W jakich kwotach, ilu uczniów skorzystało, tak? Ustawa o wspieraniu rodziny w systemie pieczy zastępczej. W zeszłym roku mieliśmy jednego asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę. Asystent pracował z 17 rodzinami w ciągu 2020 roku. Generalnie zadaniem asystencji to jest wsparcie i pomoc rodzinom przeżywającym trudności opiekuńcze, wychowawcze, wzmocnienie tych funkcji w rodzinach. Oczywiście praca, jeżeli chodzi o powrót dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej do rodzin biologicznych. No, poproszę o następny slajd. Praca socjalna. Ideą pracy socjalnej z pomocą osobom i rodzinom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych i przezwyciężeniu. Jeżeli chodzi o te szczegółowe zadania wykonywane przez pracowników socjalnych, asystenta rodziny, macie to Państwo wszystko w tym sprawozdaniu, które dość szczegółowo omówiłam. Jest tych zadań bardzo dużo. Oczywiście te zadania trudno by było realizować bez współdziału z instytucjami działającymi na terenie naszej gminy i organizacjami, jak również organizacjami i instytucjami z całego województwa i powiatu. To jest służba zdrowia, są to sądy, ośrodki uzależnień, urzędy pracy i wiele innych. Mamy również grupę wsparcia, która działa w każdą środę między godziną 15 a 16, również wówczas jest czynny telefon zaufania. W razie jakiejkolwiek potrzeby uzyskania jakiegokolwiek wsparcia, można spokojnie zadzwonić i wówczas na spokojnie porozmawiać z pracownikiem, który będzie obsługiwał tę linię. Zadania naszego ośrodka związane z epidemią. No, nie ukrywam, jak zresztą chyba dla nas wszystkich, to był bardzo trudny rok. Ten rok 2020. Skupiliśmy się na pomocy osobom starszym, niepełnosprawnym z terenu naszej gminy oraz osobom, które miały kwarantannę i zgodnie z wytycznymi oraz z tymi wykazami, które otrzymywaliśmy z sanepidu, weryfikowaliśmy osoby, które potrzebują takiej pomocy. Uruchomiliśmy również przede wszystkim ta pomoc polegała na zabezpieczeniu osób środki higieniczne i żywnościowe. Uruchomiliśmy dodatkowo dwa numery telefonów, pod które osoby mogły się zgłaszać i prosić o wsparcie. Nasza jednostka utrzymała ciągłość pracy. Nie mieliśmy żadnych przestojów, więc realizowaliśmy te nasze zadania na bieżąco. Z pewnymi ograniczeniami związanego z rozwojem pandemii. Jednak działania były prowadzone i są prowadzone do tej pory i były prowadzone procedury niebieskiej karty i usługi opiekuńcze i pracy pracowników socjalnych, wyjazdy w teren również były kontynuowane, może w ograniczonym, okrojonym
stopniu, jednak były. W związku z pandemią ogłoszono program Wspieraj Seniora. W ramach tego programu nikt z naszych mieszkańców, naszej gminy nie skorzystał z tego wsparcia, nie było po prostu takiej potrzeby. To by było wszystko, jeżeli chodzi o realizację zadań związanych z działalnością Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej. Jeżeli chodzi o potrzeby, potrzeby zostały zawarte w ocenie zasobów pomocy społecznej. Macie Państwo tam takie podpunkty jak wnioski końcowe. Mamy tu wyszczególnione, że w 2020 roku uległa w stosunku do roku poprzedniego zmianie zarówno liczba osób, którym zostało przyznane wsparcie w formie pieniężnej oraz niepieniężnej. Liczba osób korzystających z tej formy wsparcia uległa zmniejszeniu. Zmiany to objęły przede wszystkim zasiłki stałe, celowe oraz pomoc w formie posiłków. To również chcę podkreślić, że tych rodzin, które wymagają tej formy pomocy, jest z roku na rok coraz mniej. Zwiększyła się natomiast liczba osób, którym przyznano zasiłek okresowo z tytułu bezrobocia. Można wnioskować wobec tego, że osób bezrobotnych w zeszłym roku było więcej. Wzrosła oczywiście odpłatność, o czym też już powiedziałam, za pobyt mieszkańców domów pomocy społecznej. Jest to spore obciążenie do budżetu gminy. Wzrosły również wydatki na usługi opiekuńcze. Wzrosły również wydatki na świadczenia wychowawcze. Zmniejszyła się liczba rodzin korzystających z zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, a za tym idzie kwota wypłaconych zasiłków. Zmniejszono również, odnotowano spadek przyznanych świadczeń w świadczeniach opiekuńczych. W 2020 roku nasz ośrodek nie spełniał warunku artykułu 110 ustęp 11 ustawy o pomocy społecznej. Chodzi o zatrudnienie liczby pracowników zgodnie z wymogami tejże ustawy. My mieliśmy o jednego w 2020 roku pracownika niż wskazuje i wymaga od nas tego ustawa. W zasobach gminy brakuje również noclegowni, ogrzewalni, ośrodków wsparcia, takich jak schronisko dla osób bezdomnych, dom dla matek z małymi dziećmi, kobiet w ciąży, placówki wsparcia dziennego dla dzieci. Wiadomo, że to wszystkie te działania i te miejsca wiążą się oczywiście ze środkami finansowymi, które należy zabezpieczyć w budżecie gminy. To jeżeli chodzi o potrzeby i takie uwagi końcowe naszej gminy, mieszkańców naszej gminy oraz jeżeli chodzi o działalność naszej jednostki w 2020 roku. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania do tego, co tu Państwu zaprezentowałam, czy do dokumentów, z którymi się zapewne zapoznaliście, to słucham. Dziękuję bardzo, Pani Dyrektor. Słucham. Otwieram dyskusję. To na komisji było omawiane, ale nie wszyscy są członkami tej komisji, dlatego proszę koleżanki i kolegów o dyskusję na temat sprawozdania pani dyrektor oraz potrzeb w zakresie pomocy społecznej przedstawionych przez panią dyrektor. Nie słyszę pytań. A teraz poproszę panią kierownik Środowiskowego Domu Pomocy Społecznej Laza w Krągu, panią Magdę Grygułę, o zabranie głosu i sprawozdanie z działalności za rok 20. Proszę bardzo, pani dyrektor. Dziękuję. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni, przedstawię sprawozdanie z działalności Środowiskowego Domu Samopomocy Laza w Krągu za rok 2020. Środowiskowy dom w 2020 roku dysponował 23 miejscami i nadal tyle miejsc mamy, są one uzależnione od metrażu, jaki posiadamy.
dom jest typu A, B i C. Mamy w domu typu A 5 osób, są to osoby przewlekle psychicznie chore i 18 osób w domu typu B z niepełnosprawnością intelektualną i dom typu C, inne przewlekłe zaburzenia czynności psychicznych, nie mamy takich osób. W zeszłym roku dwie osoby opuściły nasz dom, zrezygnowały z dalszego uczestnictwa. Na ich miejsce w ciągu kilku dni były następne osoby. Nasze zasoby przeznaczone na funkcjonowanie domu, środki finansowe. W ciągu roku dysponowaliśmy kwotą 516 931,80 zł, z czego z budżetu wojewody 486 964,05 zł i dodatkowo środki z programu Za życiem 29 967,75 zł. Program Za życiem w środowiskowym domu jest to program dla osób z znaczną niepełnosprawnością, niezdolnych do samodzielnej egzystencji i posiadających na orzeczenie dwa symbole niepełnosprawności. Zatrudniamy łącznie 6 pracowników, kierownik, pracownik socjalny, pielęgniarka, opiekun to jest jedna osoba, kierowca, asystent osoby niepełnosprawnej także jedna osoba, terapeuta i główny księgowy na 1/4 etatu. Dodatkowo dla osób z niepełnosprawnością sprzężoną mamy fizjoterapeutę, prowadzimy także dogoterapię, zatrudniamy psychologa, bo tego wymaga też ustawa, a także dodatkowo informatyk i specjalista. W zeszłym roku mieliśmy zawieszoną działalność decyzją wojewody od 12 marca do 24 maja i później od 24 października do 14 lutego tego roku. Nasz dom wspiera i pomaga osobom, które w wyniku śledzenia funkcji organizmu lub zdolności adaptacyjnych wymagają pomocy życia w środowisku rodzinnym, społecznym. Pomagamy im zwiększać zaradność, samodzielność życiową, integrować ich ze społecznością. Prowadzimy rehabilitację, która umożliwia utrzymanie i poprawę kondycji, sprawność ruchową, manualną, wzmacnia mięśnie oraz wykazuje aktywność do podjęcia jakichkolwiek działań. Nasi uczestnicy pragną coraz większego kontaktu ze środowiskiem zewnętrznym. Na miarę swoich możliwości stają się coraz bardziej samodzielni. We współpracy z bliższym i dalszym otoczeniem pomagamy uczestnikom radzić sobie w sytuacjach życiowych na możliwie najwyższym poziomie. Świadczę usługi w ramach indywidualnych i zespołowych treningów samoobsługi i treningów umiejętności społecznych. Prowadzimy różne zajęcia, treningi, szczególnie dla najsłabszych są to treningi codziennych samoobsługowych, także trening higieniczny, wyglądu zewnętrznego, są różne zajęcia porządkowe, komputerowe, stolarskie, trening budżetowy, jak dysponować własnym budżetem, środkami, różne zajęcia muzyczne, plastyczne, sportowe, kulturalne, radnictwo wspomniane psychologiczne, pomagamy w załatwianiu spraw urzędowych, wypełnianiu blankietów, uczymy obsługi różnych urządzeń domowych, służymy zawsze radą, informacją. Tak jak wspomniałam, prowadzimy fizjoterapię i dogoterapię. Nadal uczestnicy, jak i ich rodziny otrzymują od nas pomoc i wsparcie w zakresie rozwiązywania problemów zdrowotnych i problemów życia rodzinnego. Podczas pandemii zawieszenia działalności nadal pilnowaliśmy, aby uczestnicy korzystali z porad lekarskich, załatwialiśmy im także wizyty lekarskie, leki, jeździliśmy z nimi do poradni zdrowia psychicznego. Niektórzy uczestnicy, było kilka takich osób, które nie radziły sobie podczas zawieszenia działalności, radziły sobie z samotnością, z obowiązkami domowymi. Większość czasu spędzali głównie przed telewizorem, w związku z tym, że nie bardzo mogli wychodzić, całe dnie spędzali w swoich mieszkaniach. Ponadto wypełnialiśmy dokumenty do PFRON-u, do domopsu, różne blankiety, wspomagaliśmy uczestników także
sami w ich imieniu wpłacaliśmy do banku, wpłacaliśmy różne należności, szczególnie regulowaliśmy zaległości komornicze, które od wielu, wielu lat ciągną się za naszymi uczestnikami. Są tutaj osoby, które mają wiele, wiele tysięcy różnych zaległości. Także podczas pandemii zacieśniły się więzi pomiędzy pracownikami a rodzinami uczestników. Mimo, że były to głównie rozmowy telefoniczne, różne porady, ale było to częściej niż wcześniej. Służyliśmy dobrą radą, wymianą informacji, także nasz psycholog był zawsze gotów do udzielenia jakichkolwiek porad i wsparcia zdalnie, telefonicznie dla uczestników i dla ich rodzin. Stan epidemiczny spowodował, że nie tylko uczestnicy zaniedbali się i przesiadywali w domach, ale także były osoby, które zaangażowały się w swoje życie domowe, które przez wiele lat nauki tutaj w naszym domu wiedziały, jak sobie poradzić, jak przygotować proste danie obiadowe, czy posprzątać w domu, żeby było czysto, schludnie i miło. Naszym uczestnikom teraz najbardziej podczas pandemii brakuje kontaktu z innymi SDS-ami, DPS-ami, brakuje im integracji, zabawy. Próbujemy tutaj w naszym domu chociaż namiastkę jakichś tańców, czy chociaż kino na dużym ekranie telewizyjnym. Staramy się, żeby czuli się bezpiecznie, czuli się wartościowi, żeby wiedzieli, że zawsze mogą na nas liczyć w trudnych sytuacjach, żeby zawsze mogli się do nas zwrócić o radę, że pomożemy ich w razie ich problemów. Także nie mają problemu z tym, żeby się zawsze do nas zwrócić. Przestrzegamy także reżim sanitarny. Mamy tutaj wytyczne, jak postępować. W czasie pandemii uczestnicy wiedzą, kiedy trzeba mieć maseczki, na bieżąco dezynfekcja, dbanie o porządek i czystość. Także zapewniamy wszystkie środki, codziennie pomiar temperatury, mycie rąk w toaletach i w pokojach, także jesteśmy przygotowani i uczestnicy dobrze sobie z tym radzą. Dużą rolę odegrało właśnie w czasie zawieszenia działalności wsparcie psychologiczne i wsparcie pracowników, dlatego że mimo, że my byliśmy w pracy, a uczestnicy w domach, większość naszego czasu spędzaliśmy na rozmowach, długich rozmowach. Nasz dom współpracuje z wieloma instytucjami, szczególnie z instytucjami naszej gminy, z Urzędem Miejskim, Ośrodkiem Zdrowia, Ośrodkiem Pomocy Społecznej, Lukiem, Biurem Pracy, Biblioteką, Ośrodkiem Kultury, Kościołem. Także współpracujemy z komornikami w Kołobrzegu, Koszalinie, Caritas Polska. Codziennie rano, w dni robocze pobieramy żywność z Biedronki. Dzięki współpracy z Bankiem Żywności codziennie rano nasi uczestnicy są zabezpieczeni, chociaż podstawowe produkty żywnościowe. Współpracujemy z lokalną społecznością, rodzinami, osobami bliskimi naszych uczestników. To są najważniejsze informacje, które chciałam dzisiaj Państwu przedstawić. Dziękuję i odpowiem na pytania, jeśli są takie. Pani kierownik, otwieram dyskusję, proszę o pytania do pani kierownik. Ten środowiskowy dom pomocy, samopomocy Oaza w Krągu na pewno koleżanki i koledzy znają. Ja wielokrotnie tam od wielu lat bywam, dlatego sądzę, że znane jest to środowisko, w którym pracują panie i pani zarządza tym domem samopomocy pani
kierownik. Bardzo proszę panią przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych dotyczy o opinię, ale środowiskowego Domu Pomocy na razie, tak? Krągu. No, tak jak wcześniej pan przewodniczący wspomniał, my też wysłuchaliśmy całego sprawozdania na Komisji Oświaty i Spraw Społecznych. Tam też kilka pytań mieliśmy okazję zadać i podyskutować na temat pracy i nasza opinia jest jak najbardziej pozytywna. Bardzo dziękujemy pani Magdalenie Grygula za tą pracę. Również serdecznie również pani kierownik dziękujemy. Proszę również podziękować swoim pracownikom za wkład pracy w tym trudnym okresie pandemii, który wszyscy tutaj w jakiś sposób musieliśmy sobie radzić. Dziękuję, przekażę. Dziękuję bardzo. I już pan, witamy serdecznie pana burmistrza. Dzień dobry państwu i przepraszam za spóźnienie. Bardzo proszę pana burmistrza o sprawozdanie z pracy między sesjami Rady Miejskiej. Bardzo proszę, panie burmistrzu. Szanowny panie przewodniczący, szanowni państwo, ostatnia sesja Rady Miejskiej odbyła się 30 kwietnia. Była to sesja nadzwyczajna, a sesja zwykła odbyła się 30 marca, czyli praktycznie miesiąc temu. Tutaj się widzieliśmy i spotykaliśmy. Chciałbym tu przekazać parę informacji takich ważnych dla naszego samorządu, to co w międzyczasie się tutaj wydarzyło. No chciałbym podkreślić jedną bardzo ważną rzecz, która miała wczoraj miejsce, długo oczekiwana, to jest podpisanie umowy na rewitalizację rynku w Polanowie ze znakomitą firmą z miasta, firmą Harad. W dniu wczorajszym ta umowa została oficjalnie podpisana i również został przekazany plac budowy. Chcę państwu tylko przypomnieć, że niecałe 3 lata temu w wyniku postępowania konkursowego Urząd Marszałkowski przyznał dotację, czyli formę dofinansowania bezzwrotnego dla naszego samorządu w wysokości 3 400 000 złotych. Bardzo się z tego cieszyliśmy. Dużo pracy trzeba było włożyć, żeby przygotować kompletne dokumenty, uzgodniać to wszystko z konserwatorem zabytków. Tutaj nasza pani architekt, która nad tym projektem bezpośrednio czuwała, dokonywała również ogromnej pracy. Trzeba było się porozumieć również z parafią, bo jest to obszar, który w rynku obejmuje, szanowni państwo, również drogi dojazdowe oraz sam obszar kościoła, który został tutaj dołączony. Bardzo się cieszymy, że ta współpraca skończyła się tu pozytywnie. Z tego miejsca chciałbym tutaj podziękować mojemu zastępcy, panu Piotrowi Górniakowi, który bezpośrednio tym projektem się zajmował ze moimi tutaj współpracownikami z działu technicznego oraz tutaj z funduszy unijnych. I myślę, jestem przekonany, jestem pewny, że w następnym roku, myślę na jesieni, będziemy mogli podziwiać rynek polanowski. W miesiącu czerwcu rozpoczną się pierwsze prace ziemne, budowlane i myślę, że na co dzień będziemy oglądać, jak te nasze serce miasta się zmienia. Również chciałbym tutaj państwa poinformować, że gmina Polanów, to co mieliśmy sesję nadzwyczajną, że gmina Polanów otrzymała 3 miliony dofinansowania ze rządowego programu wsparcia budownictwa mieszkaniowego. Na dzisiejszej sesji jedna z uchwał czy zmian w budżecie dotyczy właśnie przekazania tych środków na objęcie udziału w spółce celowej Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa. Jest to twór, który powstał specjalnie do tego, aby realizować budownictwo czynszowe. I to, co państwa wielokrotnie tutaj państwa informowałem, w rejonie ulicy Sławieńskiej przy ulicy Mińskiej jest wydzielona działka półhektarowa i na tej działce półhektarowej chcielibyśmy, aby właśnie Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa, spółka wybudowała mieszkania w dwóch blokach
szacujemy, że może być to około 50 mieszkań. Jednocześnie tutaj chcę powiedzieć, że działka będzie wyceniona, będzie nieodpłatnie przekazana, ale w zamian za to gmina przejmie dodatkowe udziały w tej spółce. Chciałbym, aby w tej kadencji samorządu takie bloki powstały. Wszystko zależy od sprawności organizacyjnej właśnie spółki celowej i mam nadzieję, że to się uda. Szanowni Państwo, również chciałbym tutaj się podzielić informacją, że w takim trybie szybkim robiliśmy postępowanie odnośnie adaptacji pomieszczeń na dwa oddziały przedszkolne w szkole podstawowej przy ulicy Wolności. W tamtym roku, pamiętacie Państwo, w budżecie mieliśmy zabezpieczone środki na opracowanie kompletnej dokumentacji. Tam Państwa informowałem, że na samym parterze tego budynku są planowane dwa oddziały plus klub seniora. Dokumentacja została wykonana z lekkim poślizgiem ze względu na COVID, tak jak większość dokumentacji technicznych z roku 2020, a zostały zrealizowane, czy są jeszcze realizowane w 2021. Ogłosiliśmy przetarg tak jak szacowaliśmy, to jest to kwota około 1 000 000 zł na te dwie rzeczy, o których mówiłem, dwa oddziały plus klub seniora. Do klubu seniora najprawdopodobniej gmina otrzyma dofinansowanie z rządowego programu kwotą około 200 000 zł. W tej chwili jeszcze są w uzgodnieniach pewne rzeczy, to również tutaj nasi seniorzy z miasta i gminy Polanów mogliby się cieszyć swoimi pomieszczeniami. Dzisiaj podpisałem umowę z wykonawcą na realizację tego zadania. W dniu jutrzejszym oficjalnie jest już przekazanie placu budowy. Chcielibyśmy, żeby to zadanie w miesiącu sierpniu zostało ukończone i mam nadzieję, że się tak stanie, tak żebyśmy mogli jeszcze je pięknie wyposażyć i 1 września, żebyśmy mogli przyjąć tutaj do oddziałów przedszkolnych właśnie te roczniki dzieci 3, ewentualnie 4-letnie, bo tutaj też Państwo wiecie, że w wyniku ogłoszonego naboru do przedszkola 48 dzieci nie zostały przyjęte ze względu na brak miejsc. To wszystko przewidywaliśmy, że takie rzeczy mogą się wydarzyć, dlatego w tamtym roku pracowaliśmy już nad dokumentacją. Również chciałbym Państwa poinformować, że w związku z przebudową rynku w Polanowie, no niestety, ale stety może, bo nasza szkoła podstawowa przy ulicy Wolności jest zasilana z kotłowni węglowej. Polanów pomału, ale systematycznie się gazyfikuje i również jest zaplanowana budowa czy postawienie tutaj gazowni kontenerowej i zasilanie tego budynku właśnie piecem gazowym. Z gazu, który jest rozprowadzony na terenie Polanowa. Jesteśmy po przetargu. Firma zaoferowała wykonanie tego zadania w wysokości 280 000 zł i do miesiąca września zostanie to wykonane. Jednocześnie, jeżeli jesteśmy przy gazie, to też chciałbym Państwa poinformować, że trwają prace projektowe umieszczenia urządzeń gazowych w ulicy Zamkowej. Rura, która będzie przebiegała przez całą ulicę Zamkową, dojdzie do Ochotniczej Straży Pożarnej, do remizy, bo remiza, jeżeli pozwolą nam środki finansowe, to będzie w tym roku być może jeszcze przyłączona, ale również po drodze ma być przyłączony tutaj sklep Polo. Tak i
modernizowana kotłownia przy ulicy Zamkowej docelowo za ileś tam, za parę lat również mogłaby skorzystać tutaj z zasilania z tej rury, która będzie umieszczona. Również w międzyczasie, Szanowni Państwo, odbyłem spotkanie, zaprosiłem pana starostę Mariana Hermanowicza do objazdu po drogach tutaj powiatowych i muszę Państwu powiedzieć, że wizyta bardzo konstruktywna. Cel jeden, chcieliśmy uporządkować sprawę niechcianej, czy drogi, która nie ma właściciela, miała ulica, to jest droga do Głojej Góry. Ustalono, że po uchyleniu decyzji komunalizacyjnej przez ministerstwo, że gmina nie jest właścicielem tej drogi, a Skarb Państwa, pan starosta wyszedł z bardzo dobrą inicjatywą uporządkowania spraw własnościowych tej drogi, bo na tej drodze jest paru właścicieli, są podmioty prywatne, jest gmina Polanów, gmina Bobolice, lasy. W związku z tym najprawdopodobniej po opracowaniach geodezyjnych i określeniu przebiegu tej drogi nastąpiłoby przejęcie tej drogi całkowicie przez powiat. No i tutaj przystąpienie do remontu i cieszę się, bo tutaj widzę już taką jaskółkę w tunelu, że po długich rozmowach zaczyna się coś tam krystalizować. Również rejon, proszę Państwa, krąg w kierunku Lasek. Jest to droga powiatowa i tu Państwa również informowałem, że gdzie ta droga jest poszatkowana przez dwa powiaty, powiat sławieński i powiat koszaliński. Udało się porozumieć z powiatem sławieńskim i z powiatem koszalińskim, w czym tutaj uczestniczyłem. Zostały przygotowane czy wyodrębnione środki, z tego co wiem, przekazane przez powiat sławieński na remont tej drogi i powiat koszaliński albo lada dzień, albo za chwilę będzie wkraczał, zostanie to ta droga załatana, zostanie to zrobione tak zwanym zamknięciem powierzchniowym, tak żeby ona nie podlegała dalszemu niszczeniu. No i jest to taki kierunek do przodu. Jeszcze z dróg powiatowych, które ewentualnie mogą wejść i są w planie, to jest droga Zwieczna w kierunku Chocimina, również z pryskiem, zamknięciem powierzchniowym. Ta droga powinna być wyremontowana. Również, Szanowni Państwo, tutaj na spotkaniu z panem marszałkiem Tomaszem Sobierajem rozmawialiśmy na temat dróg wojewódzkich. Informacja jest dobra, że kierunek od Jacinek w kierunku Polanowa, ten najgorszy odcinek drogi z dziurami, zostanie położona nawierzchnia na tą drogę, koszt około miliona złotych i najprawdopodobniej, bo dopiero jest szukanie tutaj środków, tutaj panu Jerzemu Landowskiemu o tym wspominałem wczoraj, żeby przy samostrzelu ten odcinek najbardziej dziurawy wprowadzić jeszcze do realizacji w tym roku. Taką mam informację, że są nadzieje, jest duża nadzieja na to, żeby to zrobić. I również trzecia rzecz, w miejscowości Nacław jest przygotowane pod chodnik, budowa chodnika przy drodze wojewódzkiej. Zostały wycięte drzewa, one zostały wykonane przez gminę Planów. No i tutaj również będziemy musieli mieć swój udział i jeżeli są zabezpieczone środki finansowe, to się cieszę, że również miejscowość Nacław zmieni ten wizerunek. Szanowni Państwo, w poprzedniej sesji również przy zmianach w budżecie były wprowadzone w wieloletnich prognozach finansowych, były wydatki wprowadzone na porozumienie, na opracowanie tutaj strategii rozwoju oraz realizację z tej strategii. W imieniu gminy Polanów podpisałem takie porozumienie. Tutaj mówimy o trzech powiatach,
i gminach wchodzących w skład tych trzech powiatów. To znaczy, że środki finansowe w ramach zintegrowanych inwestycji terytorialnych będą zabezpieczone dla tych samorządów i również gmina Polanów będzie mogła w przyszłej perspektywie unijnej z tych możliwości skorzystać. Te porozumienia były bardzo trudne, bo każdy samorząd miał inne spojrzenie na realizację. Każdy chciał wybrać dla siebie jak najlepszą drogę. Tak się niestety nie da. Jeżeli się gra w drużynie, to trzeba również zrozumieć potrzeby innych i się cieszę, że również tutaj w tej rodzinie samorządowej udało się to zrobić, a tutaj na marginesie Państwu chcę powiedzieć, że dzisiaj właśnie jest Dzień Samorządu Terytorialnego. Wszyscy mamy dzisiaj swoje święto i przy tej okazji wszystkim Państwu również składam z tego tytułu najserdeczniejsze życzenia. Również na sam koniec, również informacja fajna, oglądając tutaj nabory do takich miękkich projektów unijnych w ramach społecznika, zauważyłem, że 4 projekty miękkie po 4000 zł, aktywni obywatele i stowarzyszenia z gminy Polanów otrzymali dofinansowania. Z tego miejsca chciałbym tu pogratulować naszej koleżance pani z Rzeczycy, którego gospodyń wiejskich uzyskało dofinansowanie. 2 projekty uzyskało dofinansowanie z Łączy Nas z Polanów. 1 Gryf Polanów uzyskał dofinansowanie i Ochotnicza Straż Pożarna z Żydowa również otrzymała dofinansowanie. 1 z projektów Łączy Nas z Polanów będzie dotyczył miejscowości Świetlicy w Nacławiu. I tutaj na koniec, bo tu zapomniałem o tym wspomnieć, realizacja ścieżki rowerowej na ulicy Żwirowej przebiega zgodnie z projektem. W tej chwili jest przygotowana droga pod położenie odcinka masy na tym najgorszym odcinku. Tak to wynikało z realizacji tego projektu i myślę, że to na początku czerwca ten odcinek zostanie wyremontowany, bo w tej chwili faktycznie on jest mocno zdewastowany, ale to wszystko było przewidziane, ujęte w projekcie i myślę, że tutaj w miesiącu wakacyjnych będziemy się cieszyć, że będziemy mogli z tej ścieżki korzystać, a przy okazji, jeżeli tu zapraszam, żeby odwiedzić tą część Polanowa, jak się to wszystko właśnie zmienia, jak to zaczyna ładnie tam wyglądać. Jest to właśnie realizacja w 85% z właśnie zintegrowanych inwestycji terytorialnych, czyli tutaj to, o czym mówiłem, że podpisaliśmy porozumienie już na następne rozdanie unijne i wierzę, że tych projektów takich rowerowych będzie dużo więcej. Też chcę zasygnalizować, że wspólnie z powiatem koszalińskim chcemy zrealizować ścieżkę rowerową z Polanowa w kierunku morza, do Darłowa, do Postomina. Oczywiście mówimy to o nowym rozdaniu. Tutaj samorządy powiatowe już miały takie spotkanie. Wiedzą, że gmina Polanów tutaj się do tego będzie dołączać. No i myślę, że tutaj przyszłość pokaże, że z Polanowa ścieżką rowerową będzie można się wybrać nad morze. To tyle. Bardzo dziękuję. Bardzo. Do tych życzeń, które złożył nam pan burmistrz, również włączył się pan poseł Piotr Benedykt Zientarski. Szanowne koleżanki i koledzy, odczytam jego życzenia. Szanowne panie, szanowni panowie, to już drugi rok waszej ciężkiej pracy, służby w czasie pandemii. Trudno o świąteczny nastrój, ale właśnie w takich warunkach nie wolno nam zapominać o tradycjach, o środowiskach, które zasługują na pamięć i szacunek.
Takim dniem jest niewątpliwie 27 maja, mnie szczególnie bliski z racji wieloletniej pracy parlamentarnej na rzecz samorządności terytorialnej. Zwracam się do samorządowców każdego szczebla, wójtów, burmistrzów, prezydentów, radnych, sołtysów, pracowników urzędów i jednostek organizacyjnych z wyrazami uznania i podziękowania za wszystko, co udało się zrobić w walce z pandemią, za realizację ważnych dla rozwoju naszej małej ojczyzny przedsięwzięć. Wierzę, że wkrótce wrócimy do tradycji spotkań i bezpośrednich rozmów o naszej przyszłości. Wszystkim Państwu życzę zdrowia, optymizmu, niegasnącego zapału na drugą połowę kadencji z wyrazami głębokiego szacunku i podziękowaniami. Doktor habilitowany adwokat Piotr Benedykt Barski, poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej. Panie Przewodniczący, najserdeczniejsze życzenia dla koleżanek i kolegów. Przede wszystkim dużo, dużo zdrowia i satysfakcji w pracy społecznej na rzecz naszego miasta i gminy. Oddaję głos teraz panu zastępcy. Panie Przewodniczący, tak, jeszcze proszę. Jedna rzecz przy okazji. Bardzo przepraszam, umknęło mi to, że w sobotę o godzinie 13 robimy to. Mówić, tak. Robimy spotkanie. Proszę. W sobotę o godzinie 13 nad basenem w Polanowie, tak zwanym Kaczym, robimy otwarcie naszej alei 30-lecia samorządu, gdzie będzie posadzonych 30 drzewek przez rodziców osób urodzonych w roku 2020 i 2021 dołożyliśmy, ale również tu były nas pan przewodniczący. Właśnie będzie tablica odsłonięcia właśnie tej alei imieniem pana Piotra Drewli. Koleżanki i koledzy otrzymali stosowne zaproszenia. Jeszcze raz serdecznie zapraszam na taką skromną uroczystość. Sobota, godzina 13:00, panie burmistrze, tak? Oddaję głos zastępcy burmistrza panu Piotrowi Górniakowi. Proszę bardzo, panie burmistrzu. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni państwo. Krótkie uzupełnienie do tej rewitalizacji, o której pan burmistrz wspomniał, mianowicie o rozpoczęciu w zasadzie robót, o przekazaniu pracy budowy na rewitalizację rynku. Ten przetarg jest dwuczęściowy. W związku z tym były ogłoszone dwa przetargi. Jeden właśnie podpisana umowa i przekazanie i drugi z tak zwanymi klauzulami społecznymi, których wymogi są bardzo wysokie odnośnie zatrudnienia pracowników w danej firmie. Odbyło się dwa przetargi. Dosłownie pół godziny temu, dlatego przekazuję to informację, bo podczas sesji odbył się drugi przetarg, nie ma żadnego oferenta. W związku z tym gmina zwróci się do Urzędu Marszałkowskiego jeszcze w tym tygodniu, najprawdopodobniej jutro, o wyrażenie zgody na przeprowadzenie trzeciego przetargu na tak zwane wyposażenie tego rynku. Mówimy tu o takich urządzeniach fitness, sportowych, ławek, czy też budowy fontanny. W tej chwili myślę, że to potrwa około miesiąca, w związku z tym myślę, że za miesiąc ogłosimy nowy, trzeci już przetarg, bez tych klauzul społecznych, oczywiście za zgodą Urzędu Marszałkowskiego, ale już mamy pewne uzgodnienia zrobione, w związku z tym nie powinno być kłopotów i wtedy będzie pełni realizowany ten przetarg drugi, połączony z tym pierwszym, z tym, że chcę zaznaczyć, to nie ma wpływu w tej chwili, bo to są urządzenia, które są montowane na końcu, a jak Państwo wiecie, ta inwestycja będzie obejmować ten i przyszły rok, także w związku z tym nie będzie żadnego przesunięcia, ale będzie ułatwiona już sprawa dalszego działania w zakresie przetargów na rewitalizację. Także jesteśmy w drugim przetargu, unieważniamy go, nie było chętnych. To nie jest takie proste, żeby jakaś firma zgłosiła się, mogła startować. Musi spełnić naprawdę wysokie wymogi. My to zrobiliśmy na tej zasadzie, że dwa oddzielne przetargi, żeby nie blokować tego pierwszego. Jesteśmy już po tym wszystkim i już macie, informacja jest, występujemy do Urzędu Marszałkowskiego i będziemy dalej działać i ogłaszać bez klauzul. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu.
I wracamy ponownie do pracy miejskiej gminy Ośrodka Pomocy Społecznej. Panowie, pani dyrektor już mamy chyba, tak? Tak, jestem. Bardzo proszę o zabranie głosu, pani dyrektor. Dziękuję serdecznie za czas na przygotowanie wersji papierowej, ponieważ nie jestem w stanie wyrecytować tego wszystkiego z pamięci. Dobrze. Gminny Program Pomocy Społecznej dla Miasta i Gminy Poland na 2021. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej. Zasiłki stałe, składki zdrowotne, zasiłki okresowe, usługi opiekuńcze, w tym usługi opiekuńcze zwykłe, specjalistyczne, usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi opiekuńcze w ramach programu Opieka 75+. Następnie zasiłki celowo pomoc finansowa, dożywienie dzieci w szkołach, dożywienie dzieci, młodzieży i dorosłych w ramach programu wieloletniego posiłek w szkole i w domu, sprawienie pogrzebu osobie samotnej i nieubezpieczonej, kierowanie do DPS i dopłata do pobytu mieszkańców w tej placówce, kierowanie do schroniska dla osób bezdomnych i dopłata do pobytu w placówce. To zadania, które dotyczą realizacji ustawy o pomocy społecznej. Na to następne zadanie. Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych. Zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, w tym z tytułu urodzenia dziecka, opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, samotnego wychowania dziecka, kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, rozpoczęcia roku szkolnego, podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania, na pokrycie wydatków związanych z dojazdem do miejscowości, w której znajduje się szkoła, na pokrycie wydatków związanych z zamieszkaniem w miejscowości, w której znajduje się szkoła, wychowania dziecka w rodzinie wieloletniej, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, składki na ubezpieczenia zdrowotne, specjalnie zasiłek opiekuńczy, składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od tego zasiłku, składki na ubezpieczenie zdrowotne. Dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, świadczenie rodzicielskie, zasiłek dla opiekuna, składki społeczne i składki zdrowotne. Następne zadanie, realizacja zadania wynikającego z ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Przyznawanie, wypłacanie i ewidencjonowanie świadczeń wychowawczych, przyznawanie, wypłacanie i ewidencjowanie świadczeń Dobry Start. Realizacja zadań wynikających z ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów. Przyznanie, wypłacanie i ewidencjonowanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Działania podejmowane wobec dłużników alimentacyjnych. Ewidencjonowanie świadczeń zwróconych przez dłużników alimentacyjnych i przekazywanie do budżetu państwa i budżetu gminy. Przekazywanie zadłużenia do 5 biur informacji gospodarczej, wnioski o podjęcie działań z urzędu wobec dłużnika. Kolejne zadanie, realizacja zadań wynikających z ustawy o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin za życiem. Ustalenie prawa do jednorazowego świadczenia z tytułu urodzenia dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu, które powstały w prenatalnym okresie rozwoju dziecka lub w czasie porodu. Następne zadanie. Realizacja zadań wynikających z ustaw o dodatkach mieszkaniowych i prawo energetyczne. Przyznawanie, wypłacanie, ewidencjonowanie dodatków mieszkaniowych, wypłacanie, przyznawanie i ewidencjonowanie świadczeń w formie dodatków energetycznych. Kolejne. Realizacja zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Kolejne zadanie. Realizacja zadań wynikających z ustawy Karta Dużej Rodziny. Realizacja porozumienia partnerskiego, czyli to jest Zachodniopomorska Karta Rodziny, wydawanie tychże kart, Zachodniopomorska Karta Seniora, również wydawanie tychże kart. Kolejne zadanie. Realizacja zadania wynikającego z ustawy o systemie oświaty polegającego na przyznawaniu i wypłacaniu pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Polanów. Następnie realizacja zadań dodatkowych. Prace społecznie użyteczne, prace interwencyjne, dystrybucja żywności z banku żywności, prowadzenie dokumentacji z tym związanej, koordynacja wypoczynku letniego dzieci z terenu miasta i gminy Polanów,
realizacja projektu konkursowego asystent rodziny, realizacja projektu konkursowego asystent osobisty osoby niepełnosprawnej, prowadzenie karty dużej rodziny, prowadzenie zachodniopomorskiej karty seniora, prowadzenie zachodniopomorskiej karty rodziny, praca socjalna w rodzinach korzystających z pomocy społecznej, pomoc osobom potrzebującym wsparcia w sprawach urzędowych, czyli wypełnianie różnego rodzaju wniosków, dokumentów, pisanie pism, odwołań i tym podobne. Ponadto kontakt z instytucjami typu komornik, kurator społeczny, kurator zawodowy, sądami. Nadzorowanie wydatkowania zasiłków z pomocy społecznej, to jest wspólne zakupy, dokonywanie opłat z podopiecznymi, którzy marnotrawią własne środki finansowe. Pomoc materialna o charakterze socjalnym, stypendia, prowadzenie dodatków mieszkaniowych, dodatku energetycznego, współpraca z poradnią psychologiczno-pedagogiczną w Koszalinie, współpraca z ośrodkami leczenia uzależnień Monarch, Towarzystwo Zapobiegania Narkomanii, pomoc w uzyskaniu skierowania na leczenie uzależnień, rozmowy motywujące do podjęcia działań oraz rozmowy telefoniczne z ośrodkami terapii odwykowej, współpraca z Towarzystwem Przyjaciół Dzieci, organizacja spotkań z radcą prawnym dla mieszkańców miasta i gminy Polanów, ponadto udzielanie informacji na temat pomocy prawnej organizowanej w Bibliotece Miejskiej w Polanowie. Kolejne zadanie, organizacja pomocy psychologa dla mieszkańców miasta i gminy Polanów, współpraca z Powiatowym Urzędem Pracy na rzecz wzmocnienia aktywności osoby bezrobotnej, monitorowanie cotygodniowych ofert pracy, oczywiście przekazywanie podopiecznym. Współpraca ze szpitalem psychiatrycznym w Koszalinie na rzecz pomocy w miejscu zamieszkania osoby w kryzysie psychicznym. Współpraca ze środowiskowym domem samopomocy w Krągu. Prowadzenie zespołu interdyscyplinarnego i grup roboczych do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie, praca z osobami doświadczającymi przemocy i stosującymi przemoc. Udział w sprawach sądowych, pracownicy socjalni są wzywani na sprawy dotyczące osób zamieszkujących ich tereny pracy socjalnej. Współpraca z funkcjonariuszami policji. W sytuacjach wymagających interwencji lub konieczności zagwarantowania bezpieczeństwa pracownikom socjalnym podczas niebezpiecznych wizyt w terenie mamy wsparcie ze strony dzielnicowych. Pośredniczenie w pozyskiwaniu i zbywaniu mebli i innych sprzętów przy współpracy z Zakładem Usług Komunalnych w Polanowie. Udział w komisji oceniających lokale socjalne w Chocimienie. Współpraca z jednostkami i organami władzy samorządowej na rzecz poprawy bytu osób zamieszkujących na terenie miasta i gminy Polanów. Współpraca ze szkołami, pedagogami szkolnymi, dzięki czemu mamy lepszy wgląd w sytuację dzieci i młodzieży wymagających pomocy. Dotyczy to nie tylko szkół na terenie naszej gminy, ale również szkół na terenie powiatu oraz czasami ich województwa. Współpraca z przedszkolem gminnym w Polanowie, współpraca z Młodzieżowym Ośrodkiem Wychowawczym w Polanowie, współpraca z Zespołem Opieki Zdrowotnej w Polanowie, współpraca ze schroniskami na rzecz osób bezdomnych i przewlekle chorych, umożliwianie dojazdu samochodem naszego ośrodka, organizowanie szkoły dla rodziców prowadzonych przez psychologa zatrudnionego przez nasz ośrodek. Na marginesie to działanie cieszyło się dość dużym powodzeniem oraz no, widać zapotrzebowanie na takie działania na terenie naszej gminy. Organizowanie wyjazdów do specjalistów, asystenta rodziny wraz z rodzinami w celu diagnostyki i leczenia, często również naszym służbowym samochodem. Pozyskiwanie i wydawanie odzieży od mieszkańców gminy Polanów dla osób potrzebujących. Współorganizacja pielgrzymki w intencji trzeźwości narodu, kwalifikowanie osób na kursy, szkolenia organizowane ze środków w ramach projektów unijnych, pomoc podopiecznym w kompletowaniu dokumentów uprawniających do emerytury, składanie i wypełnianie wniosków do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, 500+ dla osób niepełnosprawnych, dystrybucja koperty życia, udział w interwencjach i zdarzeniach losowych, wydawanie zaświadczeń do programu Czyste Powietrze, oraz działania związane z przeciwdziałaniem COVID-19. To są zadania przedstawione w ramach Gminnego Programu Pomocy Społecznej dla Miasta i Gminy Polanów na bieżący rok. Dziękuję bardzo. Jeżeli macie Państwo jakieś pytania do tego programu, słucham. Proszę bardzo. Nie słyszę pytań.
To zwracam się do pani przewodniczącej Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, pani Doroty Wójcickiej-Popowicz, o wydanie opinii. Tak, dziękuję bardzo pani Halino. Opinia Komisji Oświaty, ponieważ nie mieliśmy tego gminnego programu, nie zapoznawaliśmy się tak do członków na Komisji Oświaty. Zwracam się do członków Komisji Oświaty i Spraw Społecznych, czy są za opinią pozytywną. Pani Wioleta Konieczna. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Pan Janusz Korczyński. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Pan Przemysław Szelerski. Nie widać. Nie widać, dobrze. Pan Józef Wilk. Tak, jestem za. I ja jestem za. Słyszałam pana Romana jeszcze, chyba pan Roman Margielewski. Tak, potwierdzam. Tak, jest za, dobrze. Czyli jednogłośnie opinia jest pozytywna. Dziękuję serdecznie. Bardzo. Dziękuję bardzo. I tak jakby koleżanki i koledzy mówiłem, musimy ten gminny program pomocy społecznej na rok 2021 przyjąć poprzez głosowanie, nie przez uchwałę, tylko do protokołu poprzez głosowanie. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Ja również jestem za. Pan Jerzy Lądowski. Chodź, ale jestem za. Pan Roman Margielewski. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Pani Agnieszka. Halo, czy mnie słychać i widać teraz? Tak. Przemek był za, tak? Tak, jak pisałem. Tak, dobrze. Wysłano 12 zawiadomień. W wyniku głosowania. Pan Roman Margielewski, jeszcze raz się zwrócę. No, są problemy z łączami u pana. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Dobrze. Dziękuję serdecznie. No więc wysłano 13 zawiadomień. Poprzez głosowanie 13 radnych było za przyjęciem gminnego programu pomocy społecznej na rok 2021. Dziękuję bardzo. Dziękuję również. I ja również jeszcze raz poproszę panią dyrektor, panią Halinę Serwecińską, dlatego że mamy w porządku obrad oceny zasobów pomocy społecznej w gminie Polanów na rok 20 i musimy wydać opinię i również podjąć uchwałę dotyczącą tą przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej. Bardzo proszę. Ogólne rzeczy, proszę. Dobrze. Ocenę zasobów pomocy społecznej przedstawiłam bardzo szczegółowo we wtorek. Postaram się w takim zarysie generalnie przedstawić jeszcze raz ocenę pomocy społecznej. Ocena zasobów pomocy społecznej jest sporządzana zgodnie z zapisem ustawy o pomocy społecznej. Zgodnie z artykułem 16a. Mamy tu generalnie w ocenie zasobów pomocy społecznej, jeżeli chodzi o dane, o wykresy, o dane takie statystyczne, one pochodzą z naszych systemów i sprawozdań, które wysyłamy z centralnej aplikacji statystycznej. Ocena zawiera dane o sytuacji demograficznej i społecznej, dane o korzystających z pomocy i wsparcia, dane o korzystających z pomocy i wsparcia gmina, zadania oraz OPS oraz MOPS-MOP, inne rodzaje pomocy i świadczeń, zasoby instytucjonalne pomocy i wsparcia, kadra, jednostki organizacyjne pomocy społecznej,
zatrudnienie pomocnicze w jednostce organizacyjnej pomocy społecznej, zespoły pracy socjalnej, integracji społecznej w jednostce pomocy społecznej, środki finansowe na wydatki z pomocy społecznej i innych podobszarach polityki społecznej w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, aktywność projektowo-konkursowa, współpraca z organizacjami pozarządowymi oraz wnioski końcowe. Wiele z tych informacji, o których tu przed chwilą Państwu przeczytałam, zostały Państwu przedstawione w prezentacji, którą przedstawiałam na początku dzisiaj. Również jeżeli chodzi o wnioski końcowe, również Państwu je dzisiaj przedstawiałam. To, co chciałabym podkreślić raz jeszcze, jeżeli chodzi o ocenę zasobów pomocy społecznej i to, co się w zeszłym roku w związku z działalnością naszej jednostki działo. W związku z COVID na pewno wzrosło bezrobocie, jak również wzrosła ilość zasiłków okresowych w związku z tym. Znacznie wzrastają koszty utrzymania mieszkańców DPS-ów, o czym też Państwu wspominałam. Co roku ta kwota jest waloryzowana i co roku jest coraz wyższa. Obecnie kształtuje się na poziomie 4900 przeciętnie. Także to jest przeogromne obciążenie dla gminy. Ocenie zasobów pomocy społecznej macie Państwo również wnioski końcowe, czyli to są też potrzeby zawarte naszej gminy. Nie wiem, czy potrzebujecie Państwo, żebym jeszcze raz to przeczytała teraz, czy wystarczy to, co powiedziałam, nie wiem, no i we wtorek, i dzisiaj. Czy chcecie Państwo jeszcze raz się z tym zapoznać? Panie dyrektorze, ja się zwrócę do koleżanek i czy są jakieś pytania, poszerzenie wiadomości i tak dalej, koleżanki i koledzy, proszę. Nie słyszę, więc sądzę, że wtedy wystarczająca informacja, pani dyrektor. Myślę, że no dość szczegółowo to przedstawiłam również i dzisiaj, więc macie Państwo zapewne moim zdaniem wiedzę, która pozwala mieć wgląd w te nasze działania i inicjatywy przez nas podejmowane. Uważam, że te potrzeby naszych mieszkańców, naszej gminy są zaspokajane na właściwym poziomie. Dobrze, wobec tego... Dziękuję bardzo. Dziękuję. Jeszcze raz się zwrócę do koleżanek i kolegów. Pytania do pani dyrektor? Mam jedno takie pytanie, co mi wcześniej umknęło. Pan Mirek, proszę. Czy te prace użyteczno-społeczne, jak pani mówiła, tam zrozumiałem, że chyba 40 miejsc było, a nie udało się nawet znaleźć wszystkich osób na te chętne? Oczywiście, tak. No niestety co roku jest tak, że tych osób chętnych do wykonywania tych prac społecznie użytecznych jest coraz mniej. Tak jak już wcześniej Państwu wspominałam, jeżeli chodzi o rekrutację do wykonywania tychże prac, osoba musi być zarejestrowana w Urzędzie Pracy i musi korzystać z pomocy społecznej. Wówczas możemy ją zakwalifikować do wykonywania tychże prac. Takich osób jest z roku na rok coraz mniej. Myślę, że też taką kwestią, która zniechęca ludzi, no jest to, że to nie są jakieś wyjątkowo duże pieniądze. To jest 348 zł za 40 godzin pracy w miesiącu. Robimy co możemy, żeby osoby, które korzystają z naszych świadczeń, motywować i które oczywiście są zarejestrowane w Urzędzie Pracy do tego, żeby do tych prac przystępowały i podejmowały tę aktywność. Natomiast, no tak jak mówię, chętnych oraz osób kwalifikujących się do wykonywania prac społecznie użytecznych jest coraz mniej. Dziękuję. Proszę. Nie słyszę pytań. Bardzo proszę jeszcze raz panią przewodniczącą Komisji Oświaty i Spraw Społecznych o opinię. Dziękuję bardzo. Tak jak pani, dziękujemy pani Halinie, pani dyrektor, tak jak pani dyrektor wspominała, tak dokładnie omówiła to też na Komisji Oświaty i tutaj ja może też ocena pracy najpierw, tak, opinia była jak najbardziej pozytywna Komisji Oświaty, jeżeli chodzi o ocenę pracy Miejskiego Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Polanowie oraz również przyjęliśmy ocenę zasoby pomocy społecznej w gminie Polanowie za rok 2020 i tutaj też opinia Komisji Oświaty jest pozytywna.
Dziękuję bardzo, pani przewodnicząca. Sądzę, że wszyscy podzielimy tą opinię pani przewodniczącej, bo to był trudny okres pandemii, wiele problemów społecznych, dlatego też proszę przyjąć podziękowania od nas wszystkich, również podziękować za wkład pracy swoim pracownikom. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I przystępujemy do podjęcia uchwały. Projekt uchwały nr 38, łamany przez 237 2021 roku w sprawie przyjęcia oceny zasobu pomocy społecznej gminy Polanów na rok 2020. Przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Pan Janusz Parszyński Krzysztof. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Ryłyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Również jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. No mamy problemy z panem tym, ale przystępujemy do Pan Roman potwierdził, tak, teraz się odezwał, tak. Również się odezwał, tak, słyszałem. W głosowaniu jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Nie będziemy, koleżanki i koledzy, robić przerwy, dlatego że pan dyrektor tutaj oczekuje, na pewno jest bardzo dobrze przygotowany. Na komisji zresztą to potwierdził, obszerna informacja dotycząca oceny pracy i funkcjonowania Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie. Bardzo proszę pana dyrektora Andrzeja Kuleszę o zabranie głosu. Dzień dobry państwu. Pozdrawiam serdecznie i składam najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Samorządu Terytorialnego. Często mnie pytają, czy jestem samorządowiec, czy jestem ZUKowiec, w jakim ja aspekcie, ale czuję się też politykiem samorządowcem i staram się to na każdym kroku udowadniać. Będę szybciutko prezentował to, co przygotowałem dla państwa, bo szerokie omówienie tego tematu, czym zajmowaliśmy się w roku 2020, przedstawiłem wczoraj na komisji. Nie chciałbym po prostu zająć państwu półtorej godziny. Postaram się zmieścić w jak najkrótszym czasie. Ale jedno święto jest dzisiejsze, ale przez cały rok, proszę państwa, trwają obchody 30 lat Zakładu Usług Komunalnych w Polanowie, co niniejszym przypominam tym oto malutkim obrazkiem, żeby zapamiętać to sobie, że ten zakład już długo istnieje i stara się ze wszelkich sił, możliwości, środków pomagać dla społeczeństwa miasta i gminy w Polanowie. Możemy przechodzić dalej do pokazu slajdów, a ja będę państwu omawiał i prezentował informacje dotyczące naszej działalności z zeszłego roku. Dawno się nie widzieliśmy, ale na co dzień się spotykamy w różnych konstelacjach. W związku z powyższym wydaje mi się, że mamy ze sobą bezpośredni kontakt. I warto tutaj nadmienić i warto pamiętać, że to nie jest zakład jednobranżowy, który zajmuje się tylko wodociągami, czy tylko zielenią. Zajmuje się, proszę państwa, wieloma składnikami, które są niezbędne dla życia mieszkańców miasta i gminy Polanowa. Przechodzę od razu, bo państwo już dokładnie wiecie, jak zakład powstał i czym się zajmuje, do omówienia pracy zakładu. Zaczynam od, jak zwykle, od zatrudnienia i wczoraj też zwrócono mi uwagę, że dopisałem jednego kota poza pracownikami, którzy są najważniejsi i którym zawsze dziękuję za to, że sumiennie pracują i wykonują swoje obowiązki. Dodaliśmy jednego kota, bo już też z nami jest 12 lat i w związku z tym nie można go ciągle pomijać, bo się stara, żeby tutaj zachować tą septykę na terenie zakładu i obejścia PSZOK-u. Państwo dokładnie wiecie, o czym ja mówię. Jeśli chodzi o zatrudnienie, proszę państwa, aktualnie zatrudniamy 27 pracowników. Informacja jest z roku 2020, było 29 pracowników. W miesiącu sierpniu tego roku będzie już nas tylko 25.
Jesteśmy podzieleni na działy i w administracji pracują 3 osoby, pracowały w roku 2020, w gospodarce mieszkaniowej 5, w wodociągach i kanalizacji 15 osób rozczłonkowanych po całym terenie i w gospodarce komunalnej 6 osób. Także 29 pracowało, od 7 25. To nie znaczy, że nie chcemy zatrudniać. Chcemy zatrudniać, ale chcemy zatrudniać fachowców, a niestety tacy nie pojawiają się na rynku tutaj naszej gminy. Ci, którzy się do nas zgłaszają do pracy, to przeważnie jest tak, że to, że są starsi wiekowo, no to jest wszystko do zrozumienia i wszyscy w jakiś sposób nabywamy każdego roku tych lat, ale po prostu oni są nieprzygotowani do możliwości wykonywania prac w zakresie hydrauliki, elektryki. Takich nam pracowników potrzeba. Zgłaszamy te potrzeby. Niestety, jeżeli ktoś się już zgłasza, to są wymagania finansowe tak wysokie, że nie jesteśmy w stanie ich sprostać. Pani dyrektor z pomocy społecznej mówiła, że zatrudniani są pracownicy do prac społecznych użytecznych. My doskonale wiemy, jacy to są pracownicy i nawet jeżeli przychodzą i zgłaszają się do tej pracy, to oni za te pieniądze nie będą pracowali. Należy, wydaje mi się, mówiąc o zatrudnieniach, robić wszystko, żeby monitorować im i decydentom, którzy wymyślają takie programy jak prace społecznie użyteczne, powiedzieć, że ci ludzie nie dość, że będą mieli czas zajęty, to jeszcze za 348 zł nie będą pracowali. A jeżeli przyjdą, to tylko po to, żeby postać namiotę i to będzie wszystko. Niestety zabierane mają 2 dni co najmniej w tygodniu, a w gruncie rzeczy te zarobki są tak nieadekwatne do tego, co mogliby zarabiać, że nie są w tym zainteresowani i faktycznie nie ma tych pracowników. Ja w tej chwili miałem mieć 4 takich pracowników. Mam tylko 2 panie, które też pracują, starają się, tak to nazwijmy. Tyle jeśli chodzi o zatrudnienie. Poszukujemy pracowników, ale wykwalifikowanych, najlepiej jak najzdrowszych pracowników. Nie mogą być tacy, którzy przychodzą i mówią, ale ja proszę pana nie mogę dźwigać, ja proszę pana mam jakieś inne dolegliwości, no bo niestety ta praca jest bardzo trudna. Proszę państwa, sytuacja finansowa. Jak się spojrzy, całkiem nie najgorzej. W sumie rok 2020 zamknęliśmy kwotą około 120 tysięcy złotych na plusie. Należy odjąć podatek dochodowy od osób prawnych, to jest prawie ponad 15 tysięcy, to jest około 87 tysięcy zamknięty rok. Niestety te pieniądze są przewidziane do tego, żeby w styczniu nie ruszyć z zerowym kontem. W związku z powyższym praktycznie zakład zamyka rok 2020 w granicach ani minusu, ani plusu. Gdybyśmy otrzymali wszystkie pieniądze, o których zaraz powiem, od naszych wierzycieli, nie byłoby żadnych problemów, żebyśmy mogli całkiem nieźle egzystować i móc więcej inwestować na terenie miasta i gminy. Przechodzę, proszę państwa, do stanu należności i zobowiązań z tytułu dostawy i usług oraz pozostałych składników. I to należności wymagalne. Należności wymagalne to między innymi te wszystkie stare długi i zaległości, które spoczywały u naszych wierzycieli. 781 tysięcy. Warto by było mieć, ale można zapomnieć, bo od lat ta liczba mniej więcej nie ulega zmianie, chyba że uda się coś odzyskać. Dynamika na szczęście nie przekracza 100%. Także nie rośnie, to jest 98. I należności niewymagalne to są takie, które państwo doskonale wiecie. W danej chwili sprawozdania na koniec ubiegłego roku nie były wymagane. W związku z powyższym nie można mówić, że tego nie otrzymamy w najbliższych okresach, które są przewidziane do przekazania tych środków. 98 i 96. Bardzo proszę. Jesteśmy, proszę państwa, przy kolejnej tabeli, zobowiązania z tytułu dostaw. To są nasze zobowiązania, które przychodzą z roku na rok i to jest tradycyjnie, one są w granicach 97% dynamika, to jest 67 tysięcy, to są różne zobowiązania, które zaraz się płaci na początku kolejnego roku. Koszty rodzajowe według paragrafów, kolejna rubryka, które omawialiśmy sobie na komisji, które można z szczegółowymi tymi kosztami, można się zapoznać.
Jeżeli ktoś Państwa będzie się interesował i zechce po prostu nas odwiedzić po tym ciężkim okresie pandemicznym, to jak najbardziej można w szczegółach tutaj sobie popatrzeć, jak to wygląda. Generalnie szaleństwa nie ma ani w płacach, proszę Państwa, ani w wydatkach związanych z jakimś tam, że tak powiem, nieodpowiedzialnym zarządzaniem. Jest to wszystko, są to wszystko koszty udokumentowane. Wszystkim się wydaje, że zakup energii będzie być może na tym samym poziomie, tak przynajmniej jak będę mówił o działalności wodociągów, tak się spodziewają spółki Wody Polskie. Niestety już mamy za moce zamówione dodatkowe składniki, które będziemy musieli opłacać i prawdopodobnie wzrost kosztów energii jeszcze będzie wyższy, bo już takie sygnały mamy. Ale co zrobić? Nie my o tym decydujemy i musimy się do tego dostosować i dostosować nasze taryfy na wodę i ścieki. Jeśli chodzi już o dodatkowe informacje, tutaj Państwo macie też tam podsumowanie, jeśli chodzi o te koszty, ale dodatkowe informacje dotyczące poszczególnych działów, co jest bardzo ważne. Można popatrzeć na te liczby i widać, że zaległości na, jeśli chodzi o czynsze mieszkaniowe, wynosiły na początku roku 309 tysięcy. Wiem, o co chodzi. Wiem, o co chodzi. Mhm. Natomiast na dzień 31.12. to jest 324, co oznacza wzrost kwoty zadłużenia, kosztów zadłużenia lokatorów o 5%. No nie jest to jakiś bardzo mocny wzrost kosztów zadłużenia. Niemniej jednak widać, że przeważnie ci, co nie płacili, to nie płacą i tak jak tu wczoraj na komisji mówiłem, nie mam pańskiego płaszcza i co mi pan zrobi? No nic nie zrobię, po prostu nie ma lokali, do których moglibyśmy przesiedlić, a nawet jeżeli się takie znajdują, że stosujemy eksmisję, to w czasach pandemii jest to ograniczone i chyba, że najemca, który nie wywiązuje się ze swoich obowiązków, zdecyduje się, proszę Państwa, dobrowolnie przeprowadzić na inne miejsce, na inny lokal mieszkalny. No ale co zrobić? Do dłużników. Ja bym proponowała, żeby też chciałbym, żeby to bo też nie chciałabym, żeby to poszło tak. Nie wiem, czy Państwo mnie słyszycie. Nie działa chyba dobrze. Dyrektor się wyłączyła. Może mikrofon Pani był. Tak, Pani Dyrektor. I bardzo dobrze. Proszę Państwa, i umożliwiliśmy nawet odrobienie tych czynszy, ale naprawdę niewiele osób się zgłasza i chce popracować, żeby poprawić swoją sytuację materialną poprzez odpracowanie tych swoich zaległości w stosunku do naszego zakładu. Skierowaliśmy do sądu 29 nowych pozwów, jeśli chodzi o te zadłużenia, bo nikt nas nie zwolni od windykacji. Tylko mówię, zatrzymujemy się na działalnościach komorniczych i komornik przysyła nam, podobnie jak do urzędu przysyła informacje Urząd Skarbowy, że po prostu nie ma z czego zwindykować tego długu, który ma ktoś w stosunku do nas, czy tam do innych urzędów. Teraz dalej gospodarka mieszkaniowa. Co zrobiliśmy w zeszłym roku? No proszę Państwa, nie będę wyświetlał dzisiaj zdjęć. Wczoraj to na komisji wyświetlałem, może będzie kiedyś taka możliwość, że będzie sesja już otwarta i wtedy jak Państwo znajdziecie czas i ochotę i chęć zobaczyć to, co mamy pofotografowane, to ja Wam Państwu czy w przerwie, czy po sesji, czy w trakcie sesji chętnie pokażę, ale dzisiaj nie będziemy tego przedłużali. Zrobiliśmy bardzo dużo prac, które były niezbędne do wykonania. To są remonty dróg i chodników, remont dwóch garaży, bo zagrożenie pożarowe było, rozbiórkę budynku gospodarczego w Arblewie, kraty filtrujące, każda prawie po 6 tysięcy złotych na oczyszczalnię, remont dachu budynku gospodarczego na Podmiejskiej w Polanowie, remont kapitalny dwóch mieszkań w Rekowie, to nie byle jakie remonty, naprawdę bardzo przyzwoite lokale mieszkalne, dla tych, których udało nam się eksmitować do innych miejsc, wieloletnich dłużników naszych, ale to pozwoli nam rozwiązać choć trochę sytuację mieszkaniową przy tych lokalach, które najprawdopodobniej gmina będzie zbywała w najbliższym czasie.
Robiliśmy też remont dachu w Polanowie na ulicy Wolności 13. On został zakończony jeszcze w tym roku. No i oczywiście demontaże placów zabaw i szereg różnych innych prac, których tutaj nie wymieniam, żeby Państwa nie zanudzić albo nie zniechęcić. Przechodzę szybciutko do działu wodociągowo-kanalizacyjnego. Jak już informowaliśmy w ostatniej gazecie w Wiadomościach Polskich, jaki majątek posiadamy, bo to warto wiedzieć, że to są 30 hydroforni, są 33 przepompownie, 4 oczyszczalnie i w związku z tym najwięcej pracy, najwięcej trudności, najwięcej zobowiązań i wpływów, ale i kosztów bardzo dużych ponosimy właśnie w tym dziale gospodarki wodokanalizacyjnej. Łączne koszty poniesione w gospodarce wodno-ściekowej za 12 miesięcy wynosiły 2 549 323 zł i tak dalej. Proszę Państwa, produkujemy, wydobywamy 411 tysięcy w zaokrągleniu metrów sześciennych wody. Zużycie, czyli to, co możemy jak gdyby odzyskać ze sprzedaży, to jest 241 tysięcy. Blisko 60%, no przekroczyliśmy te 50%, ale to nadal nas nie zadowala, ale przy starych tych wodociągowych przesyłach nie można się wiele spodziewać, dlatego że musimy bardzo dużo wody tracić na płukanie tych sieci. Być może przy nowych rozdaniach unijnych były sygnały takie, że będą środki na wodociągi i kanalizację, i być może wtedy będziemy mogli coś więcej zrobić w tym zakresie, bo niestety 50-70-letnie czy nawet 30-letnie rury o średnicy 15 czy nawet 20 mm to niestety już jest nie to, co powinno być. Są inne przepisy, inne możliwości robienia przyłączy, w związku z powyższym musimy inwestować. Musimy bardzo dużo inwestować w gospodarkę wodociągowo-kanalizacyjną. Swego czasu robiliśmy takie projekty i zestawienia, które przedkładaliśmy, sięgało to kwoty nawet 20 milionów złotych. To jest duża kwota, którą pozyskać, to trzeba będzie poszukiwać tych pieniędzy przez wiele, wiele lat. Tak to, proszę Państwa, wygląda, jeśli chodzi o wodę. Wpływy też tu są znaczące. Spadła kwota zadłużenia, jeśli chodzi o odbiorców, o 8%. Złożyliśmy również 95 pozwów i uzyskaliśmy prawomocne wyroki. Ale to jest to samo, co z tym płaszczem, o którym Państwu opowiadałem. Możemy, owszem, komuś zakręcić wodę, ale musimy mu udostępnić miejsce, niedalekie miejsce, punkt czerpalny, a ten punkt czerpalny musi być odpowiednio wyposażony i odpowiednio często badany. I jak się to wszystko podliczy, to taki punkt będzie kosztował 500 zł, a ktoś zużywa 2 metry sześcienne wody i to jest 6 zł, by nam zapłacił za tą wodę. W związku z powyższym po prostu musimy sukcesywnie dochodzić swoich wierzytelności. Myślę, że tak się udaje, skoro spadek jest o 8%, jeśli chodzi o zadłużenie. Montujemy, proszę Państwa, dodatkowo zdalne wodomierze. 80 sztuk już jest zamontowanych, Bukowo-Świerczyna-Dadzewo. 60 sztuk wymieniliśmy wodomierzy tych tradycyjnych. Remonty krat zrobione w Żydowie. Montujemy lampy UV. Chcemy, żeby ta woda była jak najbardziej zdatna do wykorzystania jako woda spożywcza, aczkolwiek coraz trudniej takie wymogi osiągnąć, dlatego że zarówno firma, jaką jest Sanepid, jak i nasze wewnętrzne badania wykazują, że niejednokrotnie wychodzi mętność, wychodzi podwyższona ilość żelaza w wodzie i manganu w wodzie. Wymieniamy odżelaziacze. Nowe odżelazie zamontowaliśmy w Rzeczycy Małej. W tej chwili mamy praktycznie pracę na 4 hydroforniach. Gołogórę już zakończyliśmy w zeszłym roku, ale
prowadzimy prace wykończeniowe na hydroformie w Sowinku. Oprócz tego, że cytun jest rozpoczęty, Żydowo są lampy zamontowane UV. Także staramy się, proszę Państwa, żeby jak najlepsza woda była dostarczana Państwu do gospodarstw domowych i na wszystkie bieżące zużycia. Prowadzimy również prace konserwacyjno-remontowe na administrowanej substancji wodociągowo-kanalizacyjnej. Nie są to łatwe prace, dlatego że te orurowania i ten cały osprzęt, który towarzyszy prowadzonej działalności w tym sektorze, no niestety jest przestarzały i wymaga to dużych kosztów, jeśli chodzi o wymiany. Najlepiej by było wymieniać całe odcinki. Ale ja myślę, że niebawem będzie jakaś ładna nowa koparka zafundowana dla Zakładu Usług Komunalnych i będziemy mogli po prostu większe prace wykonywać i mniej opasek zakładać tych, które pozwalają, że tak powiem, łatać te stare rury. Dlatego prosiłbym, żeby w następnych planach zwrócić szczególną uwagę na dofinansowanie właśnie tych prac, które są do wykonania w dziale tym wodociągowo-kanalizacyjnym. Ja wiem, że to jest taki trochę niewdzięczny dział, że jego nie widać, bo jak się rury przykryje, to jego nie widać, ale ja wierzę w rozsądek i życzliwą pomoc, jaką do tej pory otrzymywałem ze strony radnych i ze strony tutaj pana burmistrza i całego zarządu, że takie coś się odnajdzie i będziemy takie coś mogli robić. Proszę Państwa, kolejny dział to jest gospodarka komunalna i tutaj te wszystkie prace dodatkowe związane z utrzymaniem zieleni, z odśnieżaniem, z nasadzeniami, to wszystko robi ten dział. Prowadzimy dodatkowo, oprócz tego, ponieważ ten trudny rok jest epidemiologiczny i trzeba było opryski robić, no z jakim skutkiem, to nikt tego nie jest w stanie ocenić, ale zaprzestanie tej działalności byłoby niedobre, szczególnie w tym pierwszym okresie, gdzie no, wszyscy starali się w jakiś sposób uchronić. Moi wszyscy pracownicy, z czego się bardzo cieszę, no poza jednym kierownikiem, który mocno chorował, to wszyscy pracowali prawie w 100% każdego dnia po to, żeby nie było przerw w dostawie wody, przerw w działaniu tych naszych oczyszczalni, za co im jestem bardzo wdzięczny i dziękuję, bo jest taka okazja, że może będą mogli zobaczyć tą transmisję, to wiedzą, że doceniamy to wszyscy, zarówno i władze gminy, jak i ja sam też doceniam to ich zaangażowanie. I proszę Państwa, oprócz tych prac w gospodarce komunalnej przez 7 lat prowadziliśmy PSZOK jako Zakład Usług Komunalnych w oparciu o środki, które uzyskiwaliśmy od Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. No niestety jednoznacznie stwierdzono w przepisach, że PSZOK należy do gminy, że za PSZOK odpowiada gmina, w związku z powyższym no, trzeba będzie znaleźć te środki na utrzymanie tego punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. A to nie jest byle jaki punkt, bo przewija się przez niego ponad 200 ton różnego rodzaju odpadów złożonych z terenu całej gminy. Bo oprócz tej działalności, że prowadzimy ten przód, mamy również zwózkę z miejsc trudno dostępnych. Po całej gminie jeździmy, zbieramy te wszystkie odpady komunalne, zwozimy, niejednokrotnie musimy dokonać selekcji, bo nie wszyscy sprawiedliwie rozdzielają te swoje odpady na swoich posesjach. W związku z powyższym to też nas kosztuje bardzo dużo pracy. Żeby jeszcze zdyscyplinować sprawę dobrej selekcji i właściwego wykorzystania punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, zamontowaliśmy taki mały, bo mały, ale monitoring. To nam też ułatwiło pracę, bo w każdej chwili widzimy, kto co przywozi, kiedy przywozi i dlaczego jest często tak nieodpowiedzialny. Sytuacja się bardzo poprawiła w tym zakresie. Mieszkańcy się zdyscyplinowali. Już nie mamy sytuacji takiej, że przychodzimy do pracy w poniedziałek, a cała brama jest zastawiona różnymi odpadami, bo komuś pasowało w niedzielę zwozić odpady. Jest to już naprawdę sporadyczny wypadek, że takie coś może mieć miejsce. Będziemy szukali pieniędzy, z tego co wiem, to na pewno na tym przód znajdą się te pieniądze i będziemy mogli. Oprócz tego, jeśli chodzi o gospodarkę komunalną, pomalutku zmierzamy do zakończenia rekultywacji wysypiska wiecznie. Przez dziesiątki lat
bo tak trzeba to chyba nazwać, tak, były wywożone tam wszystkie śmieci z terenu całej gminy. My to teraz zagospodarowujemy, już praktycznie jest wyrównany teren, ale jeszcze jest sporo pracy takiej pielęgnacyjnej, gdzie trzeba zasiać lubin, gdzie trzeba ten lubin przeorać, bo taki jest program rekultywacji, że trzeba później wierzbę posadzić, bo nic innego nie będzie rosło na tym terenie, tylko wierzba, żadne inne drzewka, żadne samosiewy i tak dalej. W związku z powyższym będą potrzebne pieniądze, za to jest środki, jakie są nam potrzebne i niezbędne do zakończenia tej rekultywacji, która powinna być zamknięta, bo wysypisko jest zamknięte od 2008 roku, powinno być to zamknięte w przyszłym roku do 30 grudnia. Uda nam się, myślę, to zrobić, ale to też wymaga dodatkowych środków i myślę, że będziemy ich razem szukać. Także proszę Państwa, tak to wygląda i czwarty, ostatni dział naszej działalności to jest gospodarka ciepłownicza. No, cieszy mnie strasznie, co usłyszałem, że idziemy w kierunku tej gazyfikacji. Jako Zakład Usług Komunalnych poszliśmy z gazyfikacją już, no, można powiedzieć, półtora roku wcześniej, bo mieliśmy taką okazję, że akurat nitka przechodzi do Macedu na niemalże 30 metrów od siedziby Zakładu Usług Komunalnych. Jesteśmy podłączeni, dodatkowo podłączeni są trzej mieszkańcy, którzy sąsiadują z naszą tutaj naszym biurem, z naszą administracją. I tego, co słyszę, oni są zadowoleni, my też jesteśmy bardzo zadowoleni. Skończyły się dymy nad ZUK-iem niesamowite, bo sporo osób narzekało. Nie mamy problemów z ochroną środowiska. Opłaty są niższe niż te, które były do tej pory. Nie zatrudniamy palacza. W związku z powyższym węgiel też nie jest kupowany, nie ma transportu, nie ma tych trudności, które mieliśmy jeszcze dwa lata temu. Zachęcam Państwa, żebyście też przemyśleli, żeby zarówno na kotłowni, na Zamkowej, jak i na Młyńskiej też decydować się na przejście na inny sposób ogrzewania swoich mieszkań, czy też pozyskiwania ciepłej wody, z tego względu, że prędzej czy później obostrzenia są już tak wysoko postawione, jeśli chodzi o ustawodawstwo i stwierdzenia, jakie tam obowiązują, że rok 2004, proszę Państwa, będzie takim, 2024, będzie takim rokiem, który będzie zamykał, jeśli chodzi o wykorzystanie do ogrzewania mieszkań węgla, drewna i groszku i innego rodzaju tego typu paliw. Jest to już zapisane, trzeba będzie myśleć o wymianie piecy i tak dalej, a to się będzie wiązało z olbrzymimi kosztami i to też nie wiadomo na jak długo. Także zachęcam Państwa do tego, żeby zmienić spojrzenie, wyliczyć, zapoznać się z tym, co my mamy, zapoznać się z tym, co mieszkańcy mają, bo powiem szczerze, że już występowaliśmy kilka razy o przekazanie tych kotłowni do spółdzielni Utrzenka, ale niestety za bardzo nie kwapią się do tego, żeby to przejąć i w całości obsługiwać, skoro są gospodarzami tych obiektów, bo my raptem mamy jedno mieszkanie na Zamkowej, jeszcze gmina ma niesprzedane, ale to pewnie też w najbliższym czasie będzie i obsługa tej całej infrastruktury ciepłowniczej absolutnie nam się nie opłaca, nie mamy chęci tego robić. Robimy dlatego, że mamy mieszkańców, i trzeba im pomagać i to mamy na względzie przede wszystkim. Także proszę Państwa, tyle jeśli chodzi o te cztery działy. Przedstawiłem to w miarę możliwości jak największym skrócie. Chciałbym bardzo podziękować za uwagę i pomoc w realizacji zadań ustawowych i statutowych. Córka mi kupiła taką fajną koszulkę, to żeby tak nie było aż tak smutno, bo w tej pandemii to mimo wszystko trzeba jeszcze trochę optymizmu zachować, że jedyni fachowcy, ale to nie tylko oni, to są wszyscy, którzy nam pomagają, za co Państwu bardzo dziękuję. No i oczywiście moja dzielna załoga, dzielni pracownicy, na których też zawsze mogę liczyć, im też za to dziękuję. A ponieważ w którymś wystąpieniu chyba Pani Dyrektor miała zadane pytanie od Pana Przewodniczącego o te potrzeby,
o te potrzeby, to ja na końcu też sobie wypisałem, jakie ja potrzebuję. Potrzebuję dofinansowania do gospodarki wodociągowo-kanalizacyjnej, potrzebuję dofinansowania do wysypiska, składowiska, no oczywiście dla PSZOK-u. I jeżeli byście Państwo słyszeli, że są osoby chętne do pracy w ZUK-u, jeśli chodzi o hydraulików, elektryków, macie też szerokie kręgi działalności swojej, serdecznie zapraszam i będę wdzięczny za pomoc, jeżeli takie właściwe osoby się u nas znajdą i będzie można ich zatrudnić. Bardzo dziękuję za uwagę i za pomoc i za tą współpracę. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego i pracujmy dalej dla dobra miasta i gminy Polanów. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie dyrektorze. Przewodniczący, jeśli można. Tak, proszę bardzo, panie burmistrzu. Szanowni Państwo, tutaj pan dyrektor Kulesza w wspaniały sposób przedstawił swoją działalność. Rzeczywiście, tak jak na co dzień się spotykamy, to jest bardzo trudna praca. I to wielkie uznanie dla pracy dyrektora, ale oczywiście jego załogi i współpracy z innymi instytucjami. Staramy się jako to gmina wspomagać. Ten okres był szczególnie trudny, bo byliśmy w tych okresie, po pierwsze pandemicznym, po wtóre, no Państwo doskonale wiecie, że gospodarka odpadami zawsze budziła i budzi emocje. W miarę sobie z tym radzimy. Jesteśmy po zawarciu nie tak dawno umowy na okres najbliższych 2 lat, więc tutaj mamy jak gdyby troszeczkę odciążenie. Pan dyrektor o tych sprawach, o braku funduszy, to w zasadzie na co dzień to mamy, słyszymy, co potrzebuje i to rozumiemy, oczywiście, że tak, ale tu nie znalazła się jeszcze żadna instytucja, która by nie potrzebowała tych pieniędzy, mówię o tych naszych samorządowych instytucjach, niemniej jednak musimy o tym pamiętać. Co do tej gospodarki odpadowej, jeszcze 2 słowa, bo wcześniej czy później czeka nas, muszą być radykalne zmiany, chodzi o budowę nowego PSZOK-u. Bo ten, co mamy, on na razie spełnia te wymogi i sobie staramy się, robię z tym radzić. Niemniej jednak myślę, że te wymogi środowiskowe będą coraz bardziej zaawansowane i wymagające, ale też nie ukrywam, że chcemy to robić i skorzystać z pieniędzy unijnych. Czekamy na te dodatkowe fundusze, jak nas zapewniano i marszałek i inne instytucje, że na cele ochrony środowiska tej zielonej przestrzeni będzie więcej środków i chcemy z tego naprawdę bardzo mocno skorzystać i myślę, że to również będzie z korzyścią dla Zakładu Usług Komunalnych i jego załogi. A póki co chciałbym w imieniu pana burmistrza i własnym całego samorządu serdecznie podziękować za tą pracę. Co roku się spotykamy na takich spotkaniach i jeszcze nawet podsumowaniach dalszych. W związku z tym bardzo, bardzo dziękujemy. Proszę przekazać załodze, że tutaj jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, co się tutaj dzieje w naszym mieście, w naszej gminie, z Państwa udziałem. Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo, panie burmistrzu. Pytanie do pana dyrektora. Nie słyszę. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej i Infrastruktury, pana Daniela Wernera, o opinię. Panie burmistrzu, panie przewodniczący, Wysoka Rado. Wczoraj mieliśmy spotkanie z panem dyrektorem dość długie i obszernie nam wszystkie zakresy swojej działalności omówił i przedstawił wszystko. Opinia nasza dotycząca sprawozdania pana dyrektora z Zakładu Usług Komunalnych za rok 2020 jest pozytywne. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Ja również dołączę się do tych podziękowań. Pan dyrektor Andrzej Kulesza jest związany z gminą Polanów. Poprzez pracę od wielu, wielu lat pracował wcześniej w gospodarstwie rolnym w Nacławiu. Od kilkunastu lat kieruje Zakładem Usług Komunalnych i robi to w sposób bardzo dobry. Dlatego też, panie dyrektorze, proszę przyjąć podziękowania, jak również podziękować wszystkim pracownikom zakładu za pracę na rzecz naszego miasta, gminy, a tych problemów jest zawsze dużo. Sytuacja miejscowości mieszkańców jest dosyć trudna w tym okresie pandemii, dlatego też zapotrzebowanie na wodę, na ciepło i na inne
dodatki jest duże, dlatego też serdecznie dziękujemy. Tak jak mówiłem kiedyś, wy pracujecie nie tylko w dzień, ale i w nocy, nie tylko w wolne, ale również i święta i jakieś inne rzeczy, które wymagają natychmiastowej interwencji z waszej strony. Dlatego też jeszcze raz, panie dyrektorze, serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo, pozdrawiam państwa. Proszę bardzo. I szanowni koleżanki i koledzy, nie wpłynęły żadne interpelacje i zapytania na moje ręce ze strony państwa, więc przystępujemy już do podejmowania uchwał, projektu uchwał, które musimy dzisiaj przegłosować. Projekt uchwały nr 38, a nawet 238 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2021 rok. To było omawiane na komisjach. Proszę o pytania do pana burmistrza. Czy są? Nie widzę. Bardzo proszę pana przewodniczącego Komisji Budżetowej Infrastruktury, pana Daniela, o opinię. Panie przewodniczący, panie burmistrzu, Wysoka Rada. Komisja Budżetu i Infrastruktury pozytywnie opiniuje następujące uchwały. Uchwała nr 38, ona 238, ona 21. W sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2021 rok. Uchwała nr 38, łamane na 239, łamane na 21. W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2021-2030 oraz uchwała 38, łamane na 241, łamane na 21. W sprawie wydania zgody na realizację inwestycji budowa linii kablowej 15 kW w miejsce awaryjnego odcinka linii na powierzchni 15 kW na terenie użytku ekologicznego torfowisko poligeniczne Bagno Wieczne. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przystępujemy do głosowania. Projekt uchwały nr 38, one przez 238 2021 roku w sprawie zmian w budżecie gminy Polanów na 2021 rok. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Rywyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Poprosimy jeszcze, czy nas słyszy pan Roman Margielewski? Słyszeliśmy, tak. W wyniku głosowania jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę bez głosów przeciwnych i bez głosów wstrzymujących się. Projekt uchwały nr 38, a przez 239 2021 roku w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Polanów na lata 2021-2030. Czy są pytania do pana burmistrza? Nie słyszę. Przystępujemy do głosowania. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Pan Janusz Krzysztof Parszyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Rywyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja jestem też za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. Pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Jeszcze raz pan Roman Margielewski. Jestem za. Wysłano zawiadomień 14. Jednogłośnie podjęliśmy tę uchwałę bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się.
Projekt uchwały nr 38, łamane przez 242/2021 roku w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o dochodach gospodarstwa domowego. Jeżeli nas słyszy pani dyrektor, pani Halina Serwycińska, to prosiłbym o dwa, trzy zdania dotyczące tych wniosków. Pani dyrektor, proszę włączyć mikrofon. Ikonka. No, ale koleżanki i koledzy, w załącznikach tutaj mamy te wzory. No. Już jest pani dyrektor, kilka zdań na temat tych wzorów wniosków o przyznanie dodatku. Zapewne państwo materiał dostaliście, natomiast ja mam dwa słowa do powiedzenia odnośnie zmian. W związku z tym, że mamy rozstrzygnięcia Toczy Wojewody Zachodniopomorskiego w sprawie wzoru wniosków o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz deklaracji o wysokości dochodów. Te wzory, które zostały państwu zaproponowane, zaprezentowane, proponuję, żeby zmodyfikować w ten sposób, żeby wyrzucić z wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego ten załącznik numer 1. Ta tabela z wydatkami na mieszkanie za ostatni miesiąc jest dla nas bardzo użyteczna, natomiast nie może znajdować się we wniosku zgodnie z opinią pana wojewody. Natomiast jeżeli chodzi o deklarację, wzór deklaracji o wysokości dochodów, proponuję, żeby wyrzucić na końcówkę tą treść, począwszy od na samym końcu, od uwaga na życzenie wnioskodawcy, łącznie z tym zdaniem, czy przekazywać całość dodatku zarządcy, tak nie. Zdaniem wojewody też nie można w ten sposób modyfikować i dodawać takich treści dodatkowych we wzorze deklaracji. Dziękuję bardzo. Przystępujemy, czy są pytania jeszcze do pani dyrektor? Przystępujemy do głosowania nad tym projektem uchwały. Ale to czy nie trzeba przygotować nowego wzoru, bo to co my mamy, a teraz pani mówi, żeby wyrzucić. Oczywiście to zostanie zmodyfikowane zgodnie z zaleceniami nadzorczymi pana wojewody. Czyli będzie ten załącznik numer 1 wyrzucony, w ogóle usunięty z wzoru wniosku oraz ta treść również będzie przeniesiona tak, jak zaleca pan wojewoda, tak? Także ten wniosek oczywiście będzie i deklaracja będą zmodyfikowane. No to za czym my teraz mamy głosować? Nie, Mirek, głosowanie tak, ale tutaj jeżeli wnioskodawca ten to dostanie nowy wzór. Jeżeli państwo macie życzenie, my przygotujemy jak najszybciej te wzory wniosków i wzory deklaracji, państwo je dostaniecie. Zgodnie z tymi zaleceniami pana wojewody, żeby to było po prostu tak jak należy, tak? Też nie chciałabym, żeby to poszło gdzieś tam dalej i żeby stwierdzono, że we wzoru wniosków i wzoru deklaracji są uchybienia. Także zanim to pójdzie do opublikowania, będzie to po prostu zmodyfikowane zgodnie z zaleceniami pana wojewody. Tak, a więc to w tym rozumieniu... Panie przewodniczący, że nie możemy głosować uchwały, która jest wadliwa, która na dzień dzisiejszy nie jest wadliwa. Powinniśmy ją wycofać z obrad i ewentualnie możemy nawet zrobić sesję jakąś, zwołać sesję i możemy zaakceptować nawet tą jedną uchwałę. Ale na dzień dzisiejszy, jeżeli ona jest wadliwa, no to tak, jest ona tak, dlatego ja do tego zmierzam, bo szanowni państwo, czy to jest, pani dyrektor, czy to jest temat bardzo pilny, bieżący, czy na następnej sesji? Jest to dość pilny temat z racji tego, że nowe wzory wniosków i deklaracji mają być uchwalone, mają wejść od 1 lipca tego roku. Dobrze, no więc pani dyrektor, Przewidujemy sesję w czerwcu jeszcze, także zdążymy na pewno to zrobić. Nie będziemy tutaj na wniosek pana przewodniczącego komisji, tak sądzę, że koleżanki i koledzy do tego się ustosunkują również w ten sposób. Trzeba pamiętać również o tym, że to musi być opublikowane, tak? Także okej, dobrze, jeżeli państwo sobie... Tak,
Tak. To wtedy my to nie bierzemy pod głosowanie. A więc przystępujemy do głosowania tylko nad projektem uchwały numer... wycofujemy ten projekt uchwały, dlatego że niewłaściwe są wnioski. Projekt uchwały numer 38, łamane... Aha, dobrze, bo tutaj... Dobrze, słuchajcie, bo pan przewodniczący komisji, tak, żeby to było zgodnie z tą sugestią pana przewodniczącego, jest wniosek o wycofanie z obrad i niegłosowanie tego projektu uchwały. Ustosunkujemy się, czy wycofujemy, czy głosujemy ten projekt uchwały. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. To znaczy za? Wycofanie. Tak? Pan Mirosław Gajek. Tak, jestem za wycofaniem tej uchwały. Pani Wioletta Konieczna. Ja się wstrzymuję. Pan Jerzy Landowski. Jestem za wycofaniem tej uchwały. Pan Roman Margielewski. Nie zrozumieliśmy w ogóle jeszcze. Jeszcze raz, panie Romanie. Pan Janusz Krzysztof-Parczyński. Jestem za wycofaniem tego wniosku. Pani Maria Mysogorska. Jestem za. Pan Andrzej Rybek. Jestem za wycofaniem. Pan Przemysław Szalewski. Jestem za wycofaniem. Pan Daniel. Jestem za wycofaniem. Ja też. Pan Piotr Wodyk. Również jestem za wycofaniem. Dziękuję bardzo. I pani Dorota Wójcicka. Za wycofaniem. Dziękuję. I pani Agnieszka Zelik. Również jestem za wycofaniem tego wniosku. Dziękuję bardzo. To pana Roman nie słyszeliśmy, ale zaraz zobaczymy z panem. Tak, nie będzie. Dobrze, a więc większością koleżanek i kolegów wycofujemy ten projekt uchwały, nie będziemy poddawać pod głosowanie. Projekt uchwały nr 38, nałamany przez 241/2021 roku w sprawie wydania zgody na realizację inwestycji budowa linii kablowej o napięciu 15 kV w miejsce awaryjnego odcinka linii napowietrznej 15 kV na terenie użytku ekologicznego torfowisko poligeniczne bagno wieczno. Czy są pytania do pana burmistrza? To jest w tym uzasadnieniu tam było, żeby to ten przewód z napowietrznej linii umieścić w ziemi. Tak jak to skrótowo powiem. Na wykopie o głębokości minimum 1,20 m i szerokości 40 cm, żeby to nie szło. Bo tam są problemy w czasie wichur i tak dalej. I to jest te utrudnienia. Ja tak przybliżę. Nie widzę pytań. Opinia jest pozytywna pana przewodniczącego. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za podjęciem tej uchwały? Proszę o głosowanie. Pani Marzena Dzierżyńska. Jestem za. Pan Mirosław Gajek. Jestem za. Pani Wioletta Konieczna. Jestem za. Pan Jerzy Landowski. Jestem za. Pan Roman Margielewski. Jestem za. Pan Janusz Krzysztof-Parczyński. Jestem za. Pani Maria Pokorska. Jestem za. Pan Andrzej Rybyk. Jestem za. Pan Przemysław Szelerski. Jestem za. Pan Daniel Werner. Jestem za. Ja też jestem za. Pan Piotr Wodyk. Jestem za. Pani Dorota Wójcicka-Popowicz. Jestem za. I pani Agnieszka Zelik. Jestem za. Dziękuję bardzo. W wyniku głosowania jednogłośnie podjęliśmy tą uchwałę, bez głosów przeciwnych, bez głosów wstrzymujących się. Koleżanki i koledzy, powoli zbliżamy się do zakończenia obrad 38. sesji Rady Miejskiej. Chciałbym z tego miejsca bardzo serdecznie podziękować panu burmistrzowi Grzegorzowi Lipskiemu, podziękować zastępcy burmistrza panu Piotrowi Górniakowi. Bardzo serdecznie dziękuję państwu dyrektorom, pani Halinie Serwecińskim i panu dyrektorowi Andrzejowi Kuleszu, dziękuję pani kierownik, pani Magdzie, dziękuję pani skarbnik, dziękuję pani Kamili, dziękuję panu Krzysztofowi, dziękuję wam przede wszystkim koleżanki i koledzy, zapraszam w imieniu burmistrza. Sądzę, że dobrze będzie, jeżeli w szerokim gronie spotkamy się w sobotę, w tą sobotę o godzinie 13 nad naszym jeziorem po stadionu w celu tej okoliczności, którą tutaj omówił pan burmistrz.
W ten sposób, koleżanki i koledzy, wyczerpaliśmy obrady 38. sesji Rady Miejskiej Polanowie. Obrady uważam za zamknięte. Dziękuję bardzo Państwu.